Witam wszystkich na spotkaniu live podsumowującym rozegrania ze stycznia i lutego tego roku. Będziemy podsumowywać to, co działo się na grupie Crypto Trading przed halvingiem. Mamy dzisiaj 7 marca. Podsumowanie rozegrań. Podsumowałem rozegrania w listopadzie, również w grudniu. Teraz będą podsumowane za okres styczeń i luty. Jako, że będą tutaj czasami predykcje co do aktualnej sytuacji, no to każdy powinien pamiętać, że na rynku, szczególnie lewarowanym futures, jest ryzyko. Także nie tylko tutaj zyski, ale też również trzeba pamiętać, że można ponieść straty na rynku. Każdy powinien o tym wiedzieć, że handel wiąże się z wysokim ryzykiem, szczególnie na rynkach lewarowanych. Tutaj podaję takie maksymalne ryzyko, 1 do 5, jeśli ktoś przekracza to lewarowanie, no to byle korekta, minus 20% już was zmiata z planszy, także trzeba szczególnie uważać, kiedy mamy na przykład pozycję long, dołożymy trochę kolejnych pozycji, wychodzimy od lewarowania na przykład 1.3, tutaj przy drugiej pozycji mamy już 1.6, bo dokładamy tą samą stawkę, tu mamy 1.9, to wystarczy, że średnią cenę mamy mniej więcej na wysokości tej środkowej pozycji i korekta minus 20% powoduje, że tutaj 1.9, no to 100 dzielimy na 9, daje to w okolicach 11, czyli jest sytuacja na granicy albo wyzerowania, albo tutaj rynek odbija. I na rynku krypto często jest tak, że Bitcoin, w ostatnim ruchu spadkowym było tak, że Bitcoin spada na przykład 14%, a altcoiny czy też shitcoiny lecą bardzo mocno, nawet dwukrotnie więcej, trzykrotnie więcej. Był taki przykład, podawałem to, czyli Bitcoin i replikacja ruchów na przykład na Doge'u. Także szczególnie trzeba uważać co do kwestii ryzyka na rynku lewarowanym krypto. Przejdźmy na samym początku do sytuacji bieżącej. Możecie zadawać pytania tutaj na czacie. Maciej zapytał, cześć, mam mało czasu, będzie na YouTube również. Co do nagrania, to będzie rozesłane na maile tych, którzy się zarejestrowali na spotkaniu. Także spotkanie jest nagrywane, a nagranie będzie rozesłane do tych, którzy zarejestrowali się na spotkanie. Nie będzie na YouTubie wstawione. Na YouTubie planuję coś innego, bardziej dotyczącego analizy bieżącej. Przejdźmy do sytuacji aktualnej. Tutaj Jarek pisze, że EOS teraz uderzył. Sprawdzę tylko na szybko tutaj to, co piszecie, co stało się na tym EOS-ie. No tutaj widzę, że i zaraz wrócimy do tematu, tylko spojrzę, co tutaj. Jest na EOS-ie, mamy wzrost. No w ciągu ostatnich 2 godzin wzrost ponad 20%. 23%. Na EOS-ie, na minutowym, no to tutaj cały czas nadal rośnie z 1,10 na 1,28. Także takie coś, jak robi teraz EOS, traktuję jako wyrównanie potencjałów. Pisałem o tym wcześniej, w tym przeglądzie rozegrań zobaczycie, że pisałem o Bitcoin Cashu, gdy był na poziomie 310-315, a później Bitcoin Cash poszedł na poziomy powyżej nawet 500. Także tutaj takie właśnie alty z tych top 30 pod względem market cap
Tutaj można było rozegrać. I często rynek, ten kapitał spekulacyjny przenosi się z jednego tokenu na kolejny. Natomiast przejdźmy na to, co tutaj widać, czyli Bitcoin. Co do EOS-a, no to na chwilę go pokażę, żeby każdy to zobaczył. Tutaj już Bitcoin Cash, natomiast EOS jest tutaj. Szybki wzrost, początek 18, to znaczy 19.43. Tak, 19.43, bo tutaj czas brokera jest przesunięty o godzinę do tyłu. Czas Polski to aktualnie 20.06, czas brokera 19.06 na TradingView. No i tutaj mamy 18.43, początek ruchu, ruch na 23% wzrostowy. Od tego początku 22,5% wzrostowy, bardzo szybkie podbicie w górę. A to, co o Bitcoin Cashu mówiłem, miałem na myśli wyrównanie potencjałów, czyli to, iż Bitcoin i Ethereum wzrosło. Natomiast zauważcie, jak było przed tym wzrostem. Jeszcze Bitcoin Cash nie wzrósł. Wtedy tylko zrobił takie podbicie 25% w ciągu kilku dni. 45% w perspektywie całego miesiąca, 4 tygodni. I następnie wyrównanie potencjału w ciągu naprawdę jednego dnia doszło do silnego wzrostu wynoszącego powyżej 50%, w okolicach 65% od 319. Także tutaj zobaczycie, że wskazywałem na okolice 400 jako taki minimalny zasięg do podbicia w górę. Natomiast przejdźmy do tego, co tutaj przygotowałem. Mamy wykres Bitcoina do dolaru Tethera. Tutaj Jarek napisał, mam na portfelu Bitcoin SV. Nic z tym nie mogę zrobić. Czy mam jakiś pomysł? BSV, no to spojrzę tylko. Ale BSV też tutaj już był takim tokenem, który również zrobił to samo. Czyli takie wyrównanie potencjałów. Z poziomu 85 na 120 to przecież jest w procentach okolice 45, prawie 50%. No później przy tej panice, kiedy Bitcoin korygował z 69, gdy niektórzy już na Twitterze czy też na serwisie X aktualnym ogłaszali, że jest nowe all time high, później spadek na 60, ponad 14% spadek, no to ten Bitcoin SV, wspomniany, spadł minus 35%. Teraz odrobił 108 kurs, ale przejdziemy do tego później. Aha. Tutaj Jarek pyta, gdzie to sprzedać. No to zobaczymy, czy w ogóle jest coś dostępnego. Bierzemy na przykład CoinGecko. Tutaj sprawdźmy, gdzie jest handlowany nadal Bitcoin SV, bo tu są wykresy na początku, ale później są giełdy, na których odbywa się handel. No i wystarczy na Gate.io, czy też innej giełdzie, otworzyć konto i przelać, sprzedać go. Skoro te giełdy tutaj handlują BSV. No widać, że na Binance, na Bybicie nie ma tego. Natomiast na Mexie i na Gate, tych dwóch akurat używam, ale oczywiście nie polecam. Używam z tego względu, że jest to konieczność, żeby gdzieś handlować. Ale widać, że jest ta para. Jest na rynku spot, także powinny być dostępne zarówno wpłaty, jak i wypłaty. Także wystarczy otworzyć sobie konto, tam nie trzeba na tych giełdach KYC
Nie trzeba wysyłać żadnych dowodów, także na Meksie nadal to powinno działać. Także w ten sposób można tutaj zadziałać. Oczywiście nie polecam, jeśli giełda zrobi Wam uniemożliwienie wypłaty, no to nie będzie to z mojego polecenia, bo ja również chciałbym wiedzieć, kiedy uciec z takiej giełdy, kiedy dokonać wypłaty, także tutaj możecie pisać wszystko o giełdach. Nie ma cenzury co do właśnie opiniowania, bo też jestem traderem i chciałbym dowiedzieć się wcześniej, kiedy tutaj kończy się możliwość funkcjonowania danej giełdy, tak jak to było przy FTX-ie. A przypomnę, przy FTX-ie było tak, że wypłaty dostępne były tak naprawdę 5 godzin, później już kolejka tak wzrosła, że było 5 miliardów w kolejce do wypłaty. No i już nikt nie dostał swojej wypłaty. Przez 5 godzin wypłacali. Oni tam pewnie miliard wypłacili. W tych okolicach pieniądze się skończyły. Kolejka narosła do 5 miliardów i już nie wypłacili więcej. Także przejdźmy do Bitcoina. Tutaj widzimy cały ruch wzrostowy od dołka Bessy od 15 300 aż do ostatniego szczytu, czyli wyrównania z poprzednim 69 tysięcy. Największa korekta w ciągu tego ruchu jest tutaj. Ma trochę powyżej 10 tysięcy. Ale co ciekawe, tutaj ta ostatnia miała trochę poniżej 10 tysięcy. Także można już powiedzieć, że w bardzo podobnym zasięgu została wykonana ostatnia korekta. Ta tutaj z 69 na trochę poniżej 60 tysięcy. Także nadal zachowuje się cały czas struktura swingu wzrostowego. Przybliżmy trochę ten wykres do interwału dziennego. Mówię o tym, że ta tutaj korekta ma podobny zasięg do tej ostatniej. I jeszcze przybliżmy bliżej ten wykres. Tutaj Jarek napisał zonda przy wypłacie, żąda pity za 2 lata. Lepiej zamknąć konto na takiej giełdzie, gdzie nie da się wypłacić, albo żądają od Was dokumentów. Tak jak mówiłem, są giełdy, które nie wymagają żadnego przesyłania dowodów i innych rzeczy. Nie wymagają żadnego KYC. KYC to tak naprawdę to, że giełda chce podlec danemu nadzorowi, żeby funkcjonować legalnie, natomiast są giełdy, które działają typowo krypto-krypto, czyli bez możliwości wypłaty fiatów, no ale taki MEX nadal tutaj funkcjonuje bez takich rzeczy jak KYC, także da się. A te giełdy, które wprowadziły, no to po prostu chcą zwiększać swój udział w rynku i bardziej tutaj promować się na danym rynku krajowym, gdzie chcą podlegać pod nadzór. Natomiast jest wybór, nadal jest konkurencja. Są takie, które nie mają tego. Przejdźmy jeszcze na niższy interwał, na interwał 4-godzinowy. Mamy tutaj ruch od poziomu 38 600 do 69 tysięcy. I początkowo rośliśmy mniej więcej w takiej charakterystyce, że były wzrosty i była półka cenowa, cały czas konsolidacja. Zmienność zamierała przy tej konsolidacji. Znowu wzrosty, półka cenowa i znowu wzrost, półka cenowa. Przy tym początkowym wzroście korekta wynosiła tylko w okolicach 2000 dolarów, natomiast wzrost tutaj znaczny, bo mieliśmy no prawie 64 zaliczone, 39 szybko licząc, mieliśmy tutaj 25 tysięcy wzrostu przy korekcie wynoszącej 2000. Także stosunek korekta do swingu
był znacznie poniżej 10%. Czy też nawet 20% to warunek, gdzie można używać piramidowania, czyli dokładania do kolejnych pozycji. Natomiast tutaj już korekty się zwiększyły. Bardzo szybki spadek z tego poziomu 64, z tych okolic. Tutaj ruch był na 5200 dolarów spadku. Wybiliśmy ten poziom, zrobiliśmy 69 tysięcy i zrobiliśmy coś takiego, że tutaj mamy te wspomniane 5200 korekty. Tutaj mamy korektę wynoszącą, łatwo to policzyć, bo to będzie 3000 z kawałkiem. 3500 chyba. I zauważcie, że mamy zarówno ten długi swing, czyli od szczytu bierzemy tą wartość. Tutaj 5200 korekty. I mamy ten krótszy, który początek ma dopiero tu, czyli strukturę wzrost, korekta, która jest tutaj. Wybite to wszystko i znowu korekta. Poziom jest tutaj, czyli mniej więcej zależnie od brokera, bo oczywiście każdy ma inne kwotowania, natomiast te zasięgi ruchów powinny być podobne. Szczególnie na futuresach przecież jest tak, że brokerzy biorą, czy też giełdy krypto, ceny odniesienia z dwóch, czy nawet trzech innych giełd, które stoją najwyżej w hierarchii, są tak zwane tier one. No to mniej więcej będzie wypadało to w podobnych poziomach. Już arbitrażu nie da się stosować tak, jak to było możliwe w 2017, czyli już to jest czas przeszły 7 lat wcześniej. Także tutaj różnice powinny tylko wynikać z tego, gdzie była cena maksymalna osiągnięta. A było to bardzo różnie na Binance. Ta cena maksymalna dokładnie wyrównała się do tej ceny, która była wcześniej, czyli tutaj na jesieni 2021, czyli tych 69 tysięcy. Natomiast tutaj wracając, mniej więcej zrobiliśmy tą korektę. Tutaj pokazuję ogólnie to, jak rozgrywałem rynek. Zrobiliśmy tą korektę i zobaczcie, że przebiliśmy to i już handlowaliśmy poniżej. Tutaj, kiedy cena wychodzi lekko w górę i od razu spada, to tak naprawdę respektuję to przebicie. Zeszliśmy w dół do poziomu, gdzie mamy tą krawędź największej korekty z całego tego ruchu wzrostowego, czyli wspomniany poziom 5200 zasięgu. Odbiliśmy w górę z tego poziomu i zobaczcie, od dołu teraz zaczynamy tutaj znowu dobijać do tego poziomu około 3500 niższego z tego dokładnie tutaj zasięgu korekty. No i tutaj na Twitterze jest potwierdzenie, że przedtem napisałem dokładnie, że wszystko co poniżej 65 500 nadaje się do shorta, natomiast powyżej out z pozycji. Miałem na myśli to, że tutaj jest idealny poziom do otwarcia pozycji short, natomiast trzeba mieć plan na rozegranie stop lossa. Albo na pierwszy sposób, albo na drugi. Pierwszy sposób to oczywiście sztywny stop loss, trochę powyżej poziomu wejścia. A drugi sposób na rozegranie stop lossa to redukcja pozycji, kiedy nie idzie w naszą stronę, czyli wychodzi poza, redukujemy na przykład 1/3 pozycji. Dalej nie wraca w dół, bo jeśli wróciłoby w dół, to nadal trzymamy pod rozegranie. Natomiast jeśli nie wraca w dół, znowu redukcja kolejnej części 1/3 pozycji. Natomiast na takim rynku bardzo zmiennym, takie redukowanie częściowe, czasowe nie sprawdza się, bo przecież mogliby zrobić coś takiego, od razu wyjść na nowy all-time high. Tutaj
udałoby nam się zredukować na przykład 1/3, ale tutaj już mamy straty na 2/3 pozycji. Dlatego tutaj trzeba było już warunek takiego stoplosa sztywnego mieć, gdzie wycofamy się z całości pozycji, niekoniecznie tutaj pod względem czasu, tylko bardziej poziomo. Natomiast tutaj, kiedy zaczęliśmy spadać i wręcz napisałem, że wszystko co poniżej 65500 nadaje się do shorta, bo widać tu było duży zasięg. Ten ruch inicjujący, spadkowy, no to ja nie nazywam tego tak, ale niektórzy traderzy czy też analitycy nazywają to momentum, że jest bardzo taki wahliwy rynek, czyli jeden ruch, ja to nazywam takim ATR-em swingowym, czyli ATR, zmienność w czasie, średnia zmienność rzeczywista, natomiast swing, no to ruch trendowy, czyli ATR swingowy, ten właśnie główny, jest dosyć duży, bo z 69 spadek na 64, nawet poniżej to 5000, nawet trochę niżej, bo 63400, czyli 5500 zasięgu ruchu. No i taki sam ATR mógł się powtórzyć, powtórzył się, nastąpił spadek do poniżej 60000. Także zauważcie, nie trzeba było długo czekać, bo tutaj od razu to było rozegrane w ciągu tak naprawdę 2-3 godzin. Tego samego dnia wstawiłem, że rozegrałem właśnie pozycję short dokładnie. Tutaj widać tą pozycję. Rozgrywałem to u brokera CFD z tego względu, że tutaj miałem większe warunki nawet co do finansowania, bo lewar tutaj wynosi 1,300. Także lepiej mogłem dobrać. Oczywiście tutaj powyżej 1,5 przestrzegam każdego, że trzeba uważać z lewarowaniem. Tutaj mówię o tym, że można rozgrać inne pozycje i nie zajmować na przykład marginu. Mieć na przykład akcje na lewarze 1 do 10 kupione na rachunku. Natomiast można też traktować rachunek jako część gotówkowa, część na przykład akcyjna, inne rozegrania i wziąć z tego, wyciągnąć 1,5, czyli na przykład wolnego marginu mamy tutaj, a przez to, że mamy dostępny lewar 1,300, no to tak naprawdę nie martwimy się nad tym, czy nam starczy tego marginu pod rozegrania. No i to jest proste rozegranie takie, które było na short, ale oczywiście przestrzegam każdego przed shortowaniem na rynku krypto, no bo rynek krypto bardziej tutaj ma charakterystykę wzrostową, a przyznam, że takie shortowanie, no to raz na pół roku może stosuję, kiedy jestem pewny, no to wręcz publicznie to piszę na Twitterze czy też na serwisie X. Natomiast teraz jeszcze tutaj ktoś zarzuciłby mi, że na poziomie dokładnie 45300 też pisałem o shortowaniu, ale pisałem to w kontekście tego, że nadal wtedy posiadałem pozycję długoterminową, gdzie miałem 50% wyjściowej pozycji jeszcze otwartej z poziomu 24000 i nie był to tak zwany nagi, goły short, czyli netto nie byłbym w całości na stronie short, tylko część tej pozycji zabezpieczyłbym już, jakby rynek tutaj zaczął spadać. A planowałem mniej więcej wyjść z 20% pozycji wtedy. Natomiast zauważcie, co było następne. W ogóle żadnej reakcji nie było na ten poziom. 45300. Poszliśmy w górę, nie było reakcji, także musiałem tutaj na 48000 już pozbyć się całości tego zabezpieczenia, tego shorta. I na poziomie 50500 wycofałem się aż z 30% pozycji długoterminowej. Zostało mi tylko 20% tej wyjściowej pozycji otwartej po 24000. Te 20% już nie będę zamykał, już to trzymam długoterminowo. Co do rozegrania długoterminowego, no to na samym Bitcoinie
Widać, że rynek poszedł dalej w górę. Wcześniej miałem taki plan, że czekałem na odkupienie, kiedy rynek spadnie, ale na Ethereum udało mi się zachować 80% wyjściowej pozycji otwartej przy 1300. Także wszystko tutaj zależy od kontekstu. Po prostu tutaj rozgrywałem na 45-300 ten początek, strzał podażowy, mocniejszy ruch spadkowy. Tutaj sprawdzę, co piszecie. Mateusz napisał, czy będzie jakaś grupa na Telegramie, na której będziesz dzielił się aktualnymi rozwiązaniami z krypto. Coś jak krypto trading przed halvingiem. Co do tego, no to grupa krypto trading przed halvingiem jeszcze działa. Natomiast dołączyć można było tylko w listopadzie i do połowy grudnia. Na razie jeszcze tutaj nie mam planów co do kontynuacji, bo ta grupa działa do końca marca. A halving jest w okolicach 18-20 kwietnia. I muszę tutaj zmienić to, bo wcześniej sądziłem, że będziemy mieli trochę inaczej rozegrane to, co dzieje się na Bitcoinie, szczególnie tutaj pod względem tego, że w okolicy halvingu, analogicznie do poprzedniego, mieliśmy więcej takiego spokoju, takiej konsolidacji, natomiast teraz wskutek tego, że wprowadzono ETF-y na rynek spotowy Bitcoina, no tutaj jest duży ruch na krypto. Także zauważcie, w listopadzie zeszłego roku był początek tej grupy. Przy cenie było to w okolicach 34 tysięcy. I mniej więcej takie grupy dyskusyjne zakładam wtedy, kiedy spodziewam się okresu wzrostu na rynku. Czy to tutaj, czy to tutaj, czy to tutaj. Kiedy natomiast są spadki, no to nie prowadzę takich grup. I teraz w kontekście tego, zauważcie, jak tutaj się potoczyło. Pierwsze założenie na samym początku było takie, że rozgrywamy wszystko na long z pozytywnego sentymentu i z innych metod. Głównie tutaj rozgrywałem takie działy jak na przykład DEXy, czyli tokeny Uniswapu, Unisushi, DYDX, OneInch, albo z pozytywnego sentymentu to, co wzrosło, zrobiło korektę do połowy tego wzrostu i rozgrywamy to właśnie dalej. Niżej stosujemy stop loss czasowy, czyli dłuższy handel poniżej tutaj redukujemy. Jeśli idzie w górę, no to trzymamy dalej. Co do wyjścia, no to też warto to zaznaczyć. Wyznaczamy sobie odpowiedni target, o wiele wyższy niż ryzyko, gdzie wychodzimy i nie wychodzimy w całości, kiedy spodziewamy się, że dalej taki token rośnie, tylko wychodzimy partiami, na przykład bierzemy, keszujemy 50% zysku, a 20% zostawiamy sobie na dłuższy termin, kiedy spodziewamy się, że jest nadal okres wzrostu. I na samym początku również mówiłem o tym, że będzie tak, że będzie wzrost i w pewnym momencie będzie trzeba się wycofać. Tutaj możliwe, że moja wersja do rozegrań była już tu. Spodziewałem się mocniejszego zejścia do okolic 34 tysięcy. Z tych właśnie poziomów po wzroście, czyli spodziewałem się, że właśnie, że trzeba zaprzestać handlu, wycofać się, poczekać na niższe wyceny i później znowu ewentualnie to rozgrywać. Tutaj rynek bardzo mocno został szarpnięty przez właśnie te ETF-y na rynek spot Bitcoina. No i skutek mamy taki, że każdy śledzi, jak kształtują się napływy, czy też, no odpływów nie ma teraz, ale napływy do tych funduszy, do tych ETF-ów, które kupują Bitcoiny na rynku spot. No i ten rynek jest bardzo silny, jak widać tutaj. Wzrost półki cenowe ma. Natomiast tutaj jest pierwsza, mocniejsza podaż. Także już znak zapytania, czy dalej można to rozgrywać na wzrost. No, ostatnie szarpnięcie spowodowało, że trzeba tutaj uważać, bo mieliśmy hossę na shitcoinach, na memecoinach, co kończy ogólnie taki klasyczny cykl wzrostu. Czyli Bitcoin rośnie, później podąża Ethereum za tym,
Alty bardzo słabo, bardziej pod wyrównanie potencjału, na przykład ten wspomniany Bitcoin Cash z 315 wzrósł do ponad 500, czyli nagły, dzienny praktycznie wzrost. Także alty, niektóre wzrosły, ale shitcoiny, w tym często właśnie memecoiny, killer Doge, cały ekosystem killer Doge, czyli te psiakcoiny, Shiba, tam jest dosyć dużo tokenów, bo niektórzy nie wiedzą, ale ten token Shiba był typowym memecoinem, czyli wizerunek tej rasy psa. Natomiast oni weszli w rynek stejkowania, czyli wymyślili sobie takie tokeny jak smycz, leash, bone, kości i różne inne i nadali tutaj możliwość farmingu, stejkowania. Także tutaj była już wprowadzona piramida finansowa do właśnie tego ekosystemu. Także to geometrycznie wręcz na rynku krypto powoduje wzrost wartości. Bo kiedy tylko ludzie widzą chciwość, czyli ktoś wkłada na taką kość token daną kwotę, później wypłaca na przykład po kilku dniach mają yield roczny w wysokości 3000% na plusie, czyli dzielone to na 360 daje to mniej więcej w okolicach 7% dziennie. Taki był właśnie yield na tym, stopa zwrotu dzienna, podkreślam. No to po 10 dniach, jeśli ktoś widzi, że ma 70% więcej, to coraz więcej ludzi się to pakuje, to powoduje wzrost znaczny takiego tokena. Później oczywiście jest okres bessy, ale tutaj taki token potrafi robić razy 20 w krótkim czasie. No i teraz przy odbiciu też to zadziałało. Także takie meme coiny na sterydach też występują na rynku krypto, ale często to kończy wręcz cały cykl, czyli z shitcoinów już później znowu kapitał wraca do stablecoinów, do dolara tethera, później już do fiatów, czyli twardych walut, dolara, euro i innych. No i cykl się zamyka, później znowu od bitcoina zaczynamy. Także co do grupy aktualnej, dyskusyjnej, Crypto Trading przed halvingiem, no to koniec będzie w kwietniu i tutaj początkowy zamysł był taki, że będziemy mieli w okolicach właśnie halvingu mniej więcej taki okres 3-4 miesięcy zastoju, czyli braku zmienności. Zmieniło się przez te ETF-y wszystko, czyli wręcz zmienność ogromna nastąpiła, bo tutaj ta zmienność wcześniej była bardzo niska w tych okresach, także nawet nie było sensu zbytnio handlować. No szczególnie tutaj to może nie już od listopada, ale tutaj wcześniej nic się nie działo. We wrześniu, w październiku rynek był taki, że 4-5 dni mieliśmy totalną konsolidację. Mniej więcej Bitcoin ruszał się może 4%. W ciągu tego okresu, w ciągu tygodnia, że praktycznie żadnej zmienności nie było, a tutaj przecież ta zmienność jest paliwem do spekulacji i mój ten początkowy zamysł teraz został zmieniony, bo planowałem dopiero wznowić, reaktywować tą grupę dyskusyjną dopiero w okresie lipca, sierpnia, czyli 3-4 miesiące po halvingu, kiedy powinny z analogii nastąpić większe ruchy na Bitcoinie co do wzrostów, no to teraz przez ETF-y, no to trzeba cały czas tutaj być aktywny na rynku, bo są sytuacje do rozgrywania. Także możliwe, że będzie od razu w kwietniu reaktywacja tej grupy. Możliwe, że będzie to wersja 2.0, natomiast ja tutaj bardziej jestem skłonny do zmiany nazwy, bo już to nie będzie przed halvingiem, tylko będzie obejmowało sam halving i po halvingu. Okres samego halvingu i okres po halvingu. Także możliwe, że jeszcze tutaj ta grupa będzie działała
Nadal. Także tyle odnośnie tego. Tutaj sprawdzę, czy jeszcze macie jakieś pytania. Andrzej napisał, jest duża pompa na ETF-ach. Czy są w stanie zatrzymać wzrosty? Kiedyś to robili za pomocą Tethera, teraz opcjami. Ten pierwszy efekt napływu tych środków, no tutaj widać po kursie nastąpiło podbicie z 40, tak naprawdę, bo tutaj cały czas konsolidacja nas była, czyli z okolic tak naprawdę 44 średniej ceny, no, jak widać do 69. I teraz, kiedy przeniesiemy się wcześniej jeszcze w czasie, to zobaczcie, co tutaj było. Przeniesiemy się teraz w czasie do 2021, gdy szalały właśnie meme coiny, Dogecoiny i różne inne. Właśnie te Shiby, Akity, rasy psów. Tutaj mieliśmy ten ruch. Był to kwiecień i maj do 19 maja, kiedy te tokeny bardzo mocno wzrosły, razy 20. I widząc to, że rynek rośnie na takich głupich inwestycjach, ogłosiłem bessę na Bitcoinie, że jeśli już kapitał wchodzi na takie głupie rzeczy, no to nikt nie będzie głupszy i nikt nie wejdzie wyżej. Ktoś zacznie tutaj sprzedawać. No i tutaj zaczęła się bessa z tych poziomów w okolicach trochę poniżej 60 tysięcy, z 59 tysięcy spadliśmy bardzo szybko w dół, do poniżej 30 tysięcy. Następnie tutaj spodziewałem się tego odbicia w bessie, ale nie spodziewałem się tego, co tutaj nastąpiło, czyli zatwierdzenia wtedy ETF-ów na futuresy, na rynek futuresowy Bitcoina. Tego się nie spodziewałem i zauważcie, co tutaj nastąpiło. Podbicie w górę. Nikt tak naprawdę wcześniej nie wiedział, dlaczego rynek rośnie. Natomiast to wszystko było pod zatwierdzenie tych ETF-ów. Także z analogii samej okazuje się, że takie właśnie wydarzenia jak dodatkowy zastrzyk popytowy powoduje wykupienie rynku, czyli cały czas wzrost kursu. Ktoś po prostu to kupuje pod właśnie te wydarzenia. Kiedy już zatwierdzono ETF-y i zrobiono nowy szczyt, bo tutaj wcześniejszy był na poziomie 64 tysiące, zrobiono nowy szczyt na 69 tysięcy, rynek dalej podążył spadkowo. Także tego nie mogłem tutaj przewidzieć wcześniej. Spodziewałem się po prostu takiego odbicia w beście do tych okolic 50 tysięcy. Oczywiście ten strach przed shortowaniem cały czas jest, bo ten rynek przecież w hoście potrafi wzrastać razy 23, co też tutaj zrobił. Zobaczymy, jak teraz zrobi. Także nie shortowałem tego. Natomiast tak działają właśnie ETF-y. I teraz, kiedy zatwierdzono ETF-y na rynek spot Bitcoina, no to powinno być podobnie, czyli z analogii wychodzi, że pobicie tego szczytu i później dopiero ewentualny ruch spadkowy. Na razie mamy wyrównanie do 69 tysięcy. Już mamy takie ruchy pierwsze, mocne, podażowe, czyli właśnie tutaj to wspomniane szybkie zejście, ale jak widać zostało to wybrane. Także pokazuje to, że popyt jest bardzo silny na ten moment. Czyli z analogii wynikałoby, że powinniśmy zrobić na przykład tak jak wcześniej nadbicie około 7-8%, czyli do 75-80 tysięcy, później ruch spadkowy w dół. Sam halving po 3-4 miesiącach już powinien zadziałać prowzrostowo, bo wcześniej tak było w 2020 roku. Halving był, teraz już nie pamiętam, czy 10 czy 11 maja. I od mniej więcej października zaczęliśmy dynamicznie rosnąć, gdzie pierwsze wzrosty już były mniej więcej tutaj w połowie wakacji, czyli lipiec. Było takie szybkie podbicie, plus 20 kilka procent, spadek w dół o 10% i od października cały czas już był ruch wzrostowy. Także tak mniej więcej analogia tutaj pokazuje ta sytuacja.
skoro zatwierdzono te ETF-y. No ja spodziewałem się, że odrzucą, jednak zatwierdzili, także trzeba zmienić swoje scenariusze. Jeśli odrzuciliby ETF-y, nie ma co teraz na ten temat już mówić, ale wcześniej spodziewałem się, żeby tutaj nakreślić sytuację, że po tym wzroście do 49 tysięcy, pod właśnie nadzieję na zatwierdzenie tych ETF-ów, nadzieję, która okazałaby się tutaj całkowicie niewłaściwa, spadek do tych wspomnianych 34 tysięcy, czy nawet niżej, do tych niższych poziomów, wtedy odkupiłbym to, co zredukowałem co do tej długoterminowej pozycji holdingowej i dopiero, tak jak mówiłem, dopiero mniej więcej na przełomie lipca i sierpnia tutaj zaczęlibyśmy dynamiczniej rosnąć. Natomiast te ETF-y zbyt mocno wpłynęły na tą obecną sytuację. Także mniej więcej tak to widzę. Tutaj sprawdzę, co jeszcze piszecie. Łukasz napisał, czekamy na jakiegoś Black Swana. Dawno żadnego nie było. No właśnie na ten moment trzeba ocenić rynek na bardzo silny, bo tutaj nawet jeśli bierzemy pod uwagę ten ostatni okres, no to ja uznaję, że jeśli mamy bardzo szybki taki spadek, wyciągnięty w górę i trzymamy się w obrębie cały czas tej korekty, tego zasięgu korekty, no to rynek tylko przygotowuje się pod takie mocne wybicie w górę. Jeśli konsoliduje w takim wąskim zasięgu, a w ostatnim czasie to robi i nawet nie ma żadnych wycieczek poniżej poziomu 65500, poniżej tej krawędzi. Jeśli nie ma takich wycieczek, no to rynek nawet nie myśli tu zejść, tylko broni cały czas ten popyt. Jeśli będzie sytuacja prowzrostowa, czyli taki trigger, zapalnik do mocniejszego wzrostu, no to zacznie się bardzo szybki skup, czyli popyt będzie tutaj cały czas aktywny. Kurs może dynamicznie wzrastać. I teraz wielu myli się, bo uważa się powszechnie, że kiedy rynek rośnie, no to większość kupuje. A nie musi tak być, bo na rynku nie jest tak, że większość ma większość kapitału, tylko większość kapitału ma tak naprawdę top na przykład 20 największych graczy, czyli te wspomniane wieloryby. Ja nie używam takich określeń, natomiast mniej więcej tak to może wyglądać, że właśnie ci z top 20 mocno kupują, natomiast większość tutaj może już sprzedawać, cały czas sprzedawać. Oni podnoszą ceny i powodują taki bardzo szybki wzrost poprzez to, że mają najwięcej kapitału i ten kapitał mocno oddziaływuje na rynek. Także większość nie musi kupować, może kupować garstka i może to właśnie być bardzo silny wzrost powodowany przez bardzo małą ilość handlujących. Natomiast większość może tutaj sprzedawać i wtedy często jest tak, że w mediach pojawia się informacja, jest sprzedaż faktów, tak naprawdę większość dopiero kupuje po wzrostach, kiedy już sytuacja się zmieniła. Czyli tutaj byliśmy w warunkach niepewności w tym momencie, natomiast tutaj już mamy pewność, że są zatwierdzone na przykład ETF-y i tutaj może to też dotyczyć właśnie tego, co stało się odpowiednio tutaj. Czyli nastąpiła sprzedaż faktów, zatwierdzono te ETF-y i nastąpił spadek. Ponieważ tutaj ktoś akumulował. Może być to mały liczbowo udział handlujących, natomiast pod względem kapitału większość. Tutaj, kiedy już była sytuacja pewna, no to była redukcja, czyli już zamykanie pozycji, branie zysków przez
właśnie tych, którzy tutaj to kupili. Natomiast napływ tych kapitałów do ETF-ów no, spowodował, że tutaj mamy praktycznie bardzo mocno trzymany rynek pod względem korekty spadkowej. No, tutaj były bardzo niskie korekty, szczególnie bardzo trendowy był ten ruch. Tutaj ten, który zaznaczam. Tutaj korekta nawet nie przekraczała $600. A ruch był na kilka tysięcy dolarów w górę. Sprawdzę, czy jeszcze coś napisaliście i będziemy dalej kontynuować spotkanie, bo trzeba zrobić tutaj jednak to podsumowanie. Mateusz napisał. Nie, teraz przejdźmy do tego, co Łukasz napisał. Może to nie temat na ten webinar, ale powiesz kilka słów na temat indeksów DAX, Nasdaq. O indeksach nie będę dzisiaj się za bardzo wypowiadał. Ciężko je shortować nadal. One rosną dzisiaj, wręcz jest wybicie. Michał napisał, czy będę na InvestCavs. Jakieś spotkanie grupowe. Co do InvestCavs, to nie jest jeszcze do końca przesądzone. Także nie będę tutaj pisał oficjalnie, czy będę. Będę mniej więcej na 40% na InvestCavs. Co do spotkania, to też już jest miesiąc przed, bo kawsy są 5-6 kwietnia. Także też nie jest to jeszcze przesądzone, czy będziemy coś organizować w tym roku. Tutaj sprawdźmy dalej. Dawid Memy się przyjął na krypto. Jakie są sposoby na wypłacenie pieniędzy z giełd krypto do złotówki, skoro zonda żąda pitów? Tak jak już ktoś napisał w komentarzach, jeśli już macie tam konto na tej zondzie, no to najlepiej XRP albo Litecoinem to przesłać na inną giełdę. Założyć sobie na przykład kartę do konta, jak w Coinbase można mieć kartę i wypłacać sobie po 4000 zł dziennie. Tam limit się odnawia, także możecie wypłacić 25 tysięcy chyba miesięcznie. Natomiast oczywiście nie polecam tego, tylko informuję, że coś takiego istnieje. Również inne giełdy też mają karty. Natomiast w Coinbase jest to w miarę dobrze zrobione, bo mniej więcej 0,5% kosztów transakcyjnych jest, a na wielu innych ponosicie nawet powyżej 2% na Wirexie czy też na innych. A już nie mówiąc o tych kantorach krypto, gdzie na Shitcoins Club, no tam jeśli jest kurs dobry dolara do złotówki, dolaru tetera raczej, no to można wykorzystać to. Tam bez KYC możecie $1000 wypłacać. Oczywiście informuję, natomiast nie polecam w żadnym wypadku. Natomiast to, co mówię, no to działało jeszcze 2-3 miesiące temu. Aktualnie trzeba by sprawdzić. Natomiast 2-3 miesiące temu to, o czym mówiłem, wszystko działało. Krzysztof napisał, znalazłem stronkę o nazwie altsdd.com. Jest też na X i można obserwować. Podają, które memcoiny mają najwięcej tweetów na X oraz największy wolumen i przyrost cen, typowo pod pompowanie memcoinów. Oczywiście trzeba uważać, ale warto obserwować, bo te coiny mają mega wzrosty. W danym momencie to coś jak o altach. Ja ostatnio informowałeś, polecam tą stronę. No, takie strony, porównywarki są przydatne, bo nie trzeba przeglądać całego rynku, tylko można te, które wykazują się największymi wzrostami w ciągu ostatnich 24 godzin, tak jak CoinGecko czy też CoinMarketCap pokazuje to dosyć dokładnie, czyli te porównania z ostatnich 24 godzin, 7 dni, 30 dni, z ostatniej godziny. Także oczywiście można tutaj wziąć pod uwagę takie strony. Marcin napisał, jakie coiny obecnie obserwujesz po wzrosty?
Teraz jest sytuacja taka, że jest duże ryzyko powtórzenia się tego ruchu bardzo szybkiego, spadkowego na Bitcoinie, bo ten poziom 69 tysięcy, przyznam, że jest poziomem psychologicznym. No i bardzo ciekawe będzie, kiedy już wybijemy i będziemy wracać do tego poziomu 69 tysięcy. Czy będzie reagował jak sprężyna w górę, będą odbijać wzrostowo, czy też od razu to przebiło w dół i nie będą nawet zwracać uwagi. Także póki co, bardziej tutaj według mnie lepiej podchodzić ostrożnie do rynku, niż zakładać jakieś mocne ruchy, bo już w AI rynek jest nagrzany. Na meme coinach jest wręcz przegrzanie. Na DEXach jeszcze jest potencjał. Na metaversach też jest potencjał. Na tym handlu pod wyrównanie potencjałów. Na niektórych tokenach też jest potencjał. Tylko, że to będzie bardziej wyglądało w ten sposób, że na przykład taki Litecoin nagle tutaj odpali w górę. I bardzo ciężko co do kwestii ryzyka założyć taki stop loss. Także wchodzą do gry, według mnie, tokeny lewarowane 5 razy long. Będzie łatwiej to rozegrać niż na futuresach. Jerzy napisał, z racji tego, że cykliczność została zaburzona z powodu przebicia all time high przed halvingiem, rynek może się skończyć 2-3 miesiące po halvingu. Paradygmat stojący za tym, że w BES-ie poprzednie high nie zostanie przebite, no to już runął, bo jednak w BES-ie spadliśmy poniżej 19500 do 15300. Także to był pierwszy paradygmat. Drugim właśnie jest to, o czym napisałeś, czyli wybicie przed halvingiem poprzedniego all-time high. To też runęło, bo wyrównaliśmy do 69 tysięcy. Także tutaj może rynek faktycznie się skończyć, jeśli już mieliśmy to i to. Tylko, że dane wydarzenia tutaj wpłynęły na to. Na to przebicie w BES-ie wpłynęło to, że w HOSS-ie zbyt słabo rynek urósł. Rynek urósł 23, a powinien razy 100 wcześniej. W tej HOSS-ie urósł zbyt mało niż wtedy. Jeśli urósłby razy 100, no to można byłoby robić sobie nawet 80% spadków. Natomiast takie normalne zasięgi spadkowe też były wykonane i dlatego zeszliśmy na 15300. Niektórzy sądzili o 12 tysiącach, ja już przy 24 tysiącach uważałem, że jest to okazja do zakupu. Także tutaj miałem takie zdanie. Natomiast co do wybicia, no to jedna odpowiedź. Wszystko przez te ETF-y. I one mocno wpływają na rynek, bo bez ETF-ów, no to mielibyśmy 49, spadlibyśmy na 35, czekalibyśmy sobie grzecznie do halvingu. Halving nadszedłby, czyli 20 kwietnia, w okolicach 20 kwietnia, czy to 18, 19, to już mniej ważne, w okolicach 20 kwietnia. Po 3 miesiącach mielibyśmy podbicie i później mocniejszy wzrost, to wynika z analogii, bo już sytuacja by się zmieniła, blok jednak jest mniejszy, a efekt jest taki, że mamy hossy razy 100, razy 23, a teraz według mnie 5, 8 razy. Jeśli z halvingu będziemy startować z poziomu 70 tysięcy czy 60 tysięcy, to będzie po prostu mniejszy zasięg do wzrostu i jest jeszcze inne ryzyko. Ryzyko jest następujące, czyli te wzrosty, które teraz są, mogą być takim falstartem. Może być taki falstart, czyli wzrosty już się teraz odbyły, ktoś zarobił i ktoś może tutaj cały czas sypać w rynek w dół. Cały czas może podaż napływać. Przyjdą gorsze informacje co do popytu, także może to spowodować mocniejsze zejście w dół.
i efekt halvingowy może być tłumiony znowu. Wspomniane razy 5 razy 8, no to po prostu z poziomu 15-300. Nie jest to już tak spektakularne jak wcześniej. Razy 5 razy 8 to po prostu już mniej więcej stanowi 76500, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę razy 8, no to 122400, mniej więcej między tymi poziomami. Nowy szczyt, all time high, a już w kolejnym cyklu tylko wzrost razy 1,7. No to już to wygląda bardzo słabo. Jakby miało być w kolejnym cyklu tylko razy, nawet nie razy 2, tylko razy 1,7. Także według mnie to już będzie taka ostatnia hossa, którą można łatwo wykorzystać na Bitcoinie. Innych już nie będzie się tak dało w łatwy sposób zrobić. Także tak widzę tutaj. Te najbliższe miesiące. Maciej napisał, Solana pompuje, jak będziesz miał chwilę, to prosiłbym, żebyś rzucił okiem. Zaraz przejdziemy na Solanę. No, Solana 148, także DeFi 2.0 tutaj mocno ruszyło. Wybicie szczytów. Zaraz tutaj udostępnię ekran tylko. O wybicie szczytów chodziło mi tutaj, że wcześniej szczyty były 142,5 mniej więcej. Spadek szybki w panice do 105. Ta panika była na 26%. Przypomnę, że Bitcoin wtedy spadł 14,5. Także tutaj jest mniej więcej mnożnik razy 1,5 razy 1,5. Aktualnie wybicie w górę, to jest Bitcoin tutaj, stoi w miejscu. Nic nie robi, ale utrzymuje jednak te poziomy, także to jest prowzrostowe nadal na Bitcoinie. Solana jak tak dalej pójdzie, bo często Solana jest w top 3 pod względem wolumenu, zaraz za Bitcoinem i Ethereum znajduje się. No, według mnie 260, no to może być mało, jeśli chodzi o Solanę, jeśli to się rozpędzi, bo też trzeba pamiętać, że Solana jako pierwsza zaczęła wzrosty, już zaczęła te wzrosty od przełomu 2022 do 22-23. Już tutaj zaczęła i zaczęło Solanie ciążyć najbardziej to, że była zamieszana w giełdę FTX, czyli tam w Solanie były złożone zabezpieczenia. Także była dodatkowo jeszcze tutaj, można powiedzieć, pokiereszowana przez właśnie te czynniki. One spowodowały z 38 spadek do poniżej 10. Później podbicie. Przyznam, że Solanę rozgrywałem do mniej więcej 60 kilku, do tych poziomów. Nawet widać to tutaj z wcześniejszych zaznaczonych poziomów. Również piramidowałem na Solanie, ale to, co się dzieje teraz, no to widać, że rynek dalej jest tutaj cały czas aktywnie popytowy na tym tokenie. Tylko, że już rozegrać tak naprawdę czystego longa, no, trzeba uważać, bo tu korekty występują znaczne, 37%. Wcześniej te korekty nie były takie duże. One tutaj 24% tylko. Tu 26% przed 3 dniami korekta. No i skoro taka korekta, no to trzeba mieć z tyłu głowy, że może być zejście o podobny zasięg cenowy. Czyli naturalnym byłoby, jeśli znowu nastąpiłoby takie zejście. Nadal zachowałaby się struktura wzrostowa, także na ten moment zejście do 101-105 nadal jeszcze jest czymś naturalnym na tej Solanie. Żeby to jakoś odpowiednio wyglądało, no to Solana teraz powinna skoczyć do mniej więcej pewnie 190 i z tego poziomu zrobić korektę na 140.
coś takiego. I dalej wzrostało. Skoro tutaj jest takie parcie na wzrost. Ja bardziej widzę Ethereum pod względem wzrostu, dlatego też nadal trzymam tą pozycję długoterminową holdingową z 1300. Tutaj otwierałem ją. Z tych poziomów. Ethereum co ciekawe nie wzrosło tak mocno jak Bitcoin, bo Bitcoin trochę mocniej. Ale według mnie teraz Ethereum powinno przyspieszyć. Tutaj mamy prawie 200% wzrostu. Te 20% zredukowałem tutaj. 2550 mniej więcej. Tutaj zredukowałem 20%. Później nie redukowałem, bo zaczęły nadal tutaj następować wzrosty. No i co do Ethereum. Tutaj niektórzy pukali się w głowę, co ja mówię, bo byliśmy na poziomach 1300-1600. Natomiast teraz już to jest realniejsze. Według mnie zasięg jest na 7000. Czyli tutaj do tych poziomów. Także z obecnych poziomów już brakuje nam zasięgu około 80%. Tylko zrobimy 80% i już jesteśmy tam, gdzie chciałbym już zamykać. Brać zyski na Ethereum. Będę się zastanawiał nad poziomem 4900, co tutaj zrobić. Czy też na przykład wziąć 20% i zostawić sobie 60%, no, ale nad tym będę jeszcze się zastanawiał. Także Solana wzrostowa. Jeśli mówicie, że Solana wzrostowa, no to idzie cały ekosystem DeFi 2.0, czyli Phantom, Kusama, Polkadot i różne inne. No i tutaj zauważcie, macie kolejnego przedstawiciela z DeFi 2.0, 21%. Dzisiaj potencjał wzrostu, jeśli chodzi o szczyty, all time high to 3,40. To jest takie poziomy docelowe na ten moment. Tam, gdzie podaż szybko działała, to 97 centów, 1,48. No tutaj było odbicie, tutaj 2,68. Teraz widać, że jest bardzo mocny wzrost. Tendencje są bardzo szybkie, natomiast jeśli ktoś miałby się tu pakować na lewarze 1,10, no to dostałby od razu likwidację po spadku 10%. Według mnie najrozsądniej teraz byłoby wejść poprzez piramidowanie, na przykład ustalić sobie dany krok, czyli na takim fantomie zrobić to w ten sposób, że tutaj na godzinowym sprawdźmy. Wziąć to pod względem tego, żeby nie było zniesienia o dwa poziomy. Tu już jest za gęsto, bo było zniesienie tutaj 0,77 na 0,71. Czyli mniej więcej taka odległość. Do aktualnych wycen. Co dany poziom tutaj dokładać pozycję. Czyli na tym poziomie 0,84, 87, 91, 94 i tak dalej. Cały czas dokładać pozycję do wzrostu. Czyli wychodzimy od takiego lewarowania, na przykład 1,3 na pozycji. Wtedy cenę likwidacji mamy na poziomie, wytrzymamy spadek o 33%. Dokładając drugą pozycję, mamy tutaj lewarowanie 1:6, czyli zmniejszamy o połowę znowu. 1:6 to nie 33, tylko w okolicach już będzie to 16. Około 16. Kolejna pozycja, tutaj dokładamy przykładowo. Będzie to już znowu mniejsza część, 1:9, czyli 11, i wszystko to ma na celu to, że możemy, mamy pewne pole do wyjścia. Czyli cena jest na tym poziomie, cena, nasza średnia wejścia jest tutaj i mamy już taki bufor wysokości 3,5%. Tutaj jesteśmy na plusie. Możemy podjąć decyzję przy spadku z 91 na 87,
o redukcji części pozycji, czyli z 1,9 lewar zejść na 1,6 i wtedy zwiększamy sobie do 16%. Czy też wyjście z dwóch pozycji zwiększamy znowu na 33%. To wszystko ma na celu to, że jeśli będzie panika na Bitcoinie, szybki spadek na minus 15, no to na takim fantomie będzie często dwukrotnie większy, taki szybki ruch spadkowy na 30%. No i to powoduje, że jeśli ktoś nie zredukuje w porę, to po prostu traci środki, ma likwidację pozycji i tak dalej, i tak dalej. Jeśli natomiast jest szybki ruch wzrostowy, no to możemy często mieć lewarowanie 1,20 i cały czas być na plusie, mieć czas na wyjście, kiedy nasze pozycje są w zysku. Także w ten sposób widzę ten rynek. A tutaj zresztą była dosyć duża korekta, bo zauważcie, była 26%. Także jeśli tutaj mieliście na przykład piramidę pozycji na wzrost i macie od zera, tutaj łatwo to policzyć, bo dzielimy na 2. 2 przez 20 przez 2 to 10 pozycji. Tutaj mamy już 11 pozycję. 11 pozycji, cena średnia przy 11 pozycjach to jest na 5,5. Czyli tutaj mamy tą podziałkę taką, że trzeba przybliżyć to, żeby dokładnie to wskazywało. Teraz lepiej to wskazuje. 2,2. Czyli 1,1 mniej więcej. Na połowie mamy tutaj cenę średnią. 1,1 tu. Mamy całe pole do manewru. Osiągamy tutaj szczyt, później zejście w dół. Nie ma dalej ruchów wzrostowych, także trzeba redukować. A tutaj to już koniecznie, bo z plusa przechodzimy na minus. I przy wyjściu od 1,3 przy 11 pozycjach, no to łatwo liczyć, lewar 1,33, także potężne zlewarowanie byłoby przy równych pozycjach dokładanych w górę, a byłby to odcinek mniej więcej od 51 centów na 73 centy. Kończymy to, bo zagalopowałem się, natomiast aktualnie trzeba bardzo uważać i według mnie nie ma takich możliwości na aż tak dynamiczne piramidowanie, no bo jest zbyt duże ryzyko korekty. Jarek napisał, Litecoin kiedyś prognozowałeś na 700. Dokładnie prognozowałem, ale widząc to, jak Litecoina jedna firma użyła w takim fake newsie, spowodowało to wzrost bardzo szybki, już porzuciłem to. Po drugie, jeśli rozgrywałem Litecoina nawet, no to też techniką piramidowania. Rzadko wchodzę całą wielkością pozycji, i tutaj trzymam do wyzerowania. A raczej tutaj już redukuję, kiedy są niżej. I bardzo rzadko też uśredniam w dół. Także grid, przestrzegam przed gridowaniem. Jeśli coś jest tańsze, no to niekoniecznie jest lepsze, bo jest czynnik, który stoi za ruchami spadkowymi. Litecoina, no to niektórzy jak CryptoBear przecież prognozuje na 2000. Tylko że Litecoin, też trzeba jasno to powiedzieć, ale trochę stracił względem tych głównych krypto. Stał się tak naprawdę nielubianym krypto. Z tego względu, że w Litecoinie jest zaimplementowany pewien mechanizm ukrywania transakcji. No i to spowodowało, że odpłynął popyt z Litecoina. Tak samo jak na XMR, na Monero był delisting na wielu giełdach tego coina. Tutaj były czynniki stojące za spadkami. Jarek napisał, mam to BSV na Atomic Wallet.
Nie da rady tego przelać ani wymienić. No tutaj akurat ja BSV nie kupowałem na typowy długi termin, także nie pomogę. Ale mamy tutaj sporo osób, także napiszcie Jarkowi, co zrobić z BSV na Atomic Wallet, jeśli nie ma tego. Może jest taki mechanizm jak na tokenach RC20 czy też innych, że trzeba gaz mieć na przelanie. Marcin napisał, no właśnie warto obserwować największy ETF, iShares Bitcoin Trust, bo to obecnie w miarę pokazuje, co się będzie przekładać na cenę Bitcoina. No rynek żyje tymi ETF-ami teraz. Krzysztof napisał, moim zdaniem po halvingu kapitał z Bitcoina odpłynie głównie do Ethereum. Czeka nas jeszcze ETF na Ethereum w maju, czerwcu. Oczywiście to spekulacja, nie mam szklanej kuli. No też tak sądzę, że na Ethereum, jeśli zatwierdzą te ETF-y, no to może być podobnie jak na Bitcoinie, czyli co najmniej 50%, a że ETH nie ma takiej kapitalizacji, takiego market capu dużego, no to sądzę, że nawet 150% to może być jako skutek tych właśnie ETF-ów na Ethereum. I z tych poziomów aktualnych 4000 może być to mocno wypchnięte w górę. 150% z 4000 to już poziomy między 9 i 10 tysięcy. Jeśli oczywiście utrzyma się ta cena 3800 w okolicach 4000 aktualna na Ethereum. Tutaj Piotr napisał. Dzięki za miłe słowo. Przejdźmy teraz jeszcze do tematu dzisiejszego, czyli przeglądu tego, co chciałem dzisiaj poruszyć. Tylko jedno rozegraję tak naprawdę tutaj opisałem, natomiast przejdźmy jeszcze do tego, co dzieje się aktualnie, czyli sytuacji na stablecoinach, na Tetherze i na USDC, czyli na dwóch najbardziej znaczących. Najpierw Tether. Czy rośnie market cap, czy też maleje. Na Tetherze nadal rośnie, przekroczyliśmy 100 bilionów w nomenklaturze anglosaskiej, czyli w europejskiej 100 miliardów dolarów. Także tutaj nadal wzrosty, tendencja utrzymana. Natomiast co do USDC, no to ta tendencja zmieniła się na wolniejszą. Bo zauważcie, jeśli ktoś jest takim fanem średnich, no to znaczy linii trendu, czy też ja bardziej nie stosuję żadnych linii trendu, tylko bardziej stosuję regresję liniową. Wolę kanały regresji, czyli po cenach średnich wyznaczona tendencja, niekoniecznie po liniach trendu, bo linie trendu mają ten minus, że może być na przykład tu spadek i co? Trzeba zrobić taką linię, może tutaj być taki wzrost i trzeba robić taką linię, a może być on chwilowy. Także to jest główny minus stosowania linii trendu, a jeśli mamy wszystkie ceny średnie, no to idzie tendencja z kanału regresji. No i tutaj zwolniła ta tendencja, tutaj znowu przyspieszyła. Także nadal następują wzrosty. Tutaj wszystko jest ok na razie. Pod względem market capu jest kapitał, który będzie pompowany w rynek nadal. Ryzyko będzie, jeśli tutaj dojdzie do spadków. A akurat USDC jest bardzo wrażliwe, bo dopiero rośnie mniej więcej od listopada. Następuje ruch wzrostowy po długotrwałej beście. Tutaj Chris napisał, jak się rozliczać z podatków w Polsce, albo co do podatków, no to temat jest bardzo ciężki, bo jeśli ktoś wam powie w tym roku, jak się rozliczyć za poprzedni rok, a prawo się zmieni w następnym roku, no to już trzeba zupełnie inaczej do tego podchodzić. Nie można korzystać z tej wiedzy. Kolejna rzecz.
macie w PIT-cie 19% i możecie się rozliczać, podając tam dane, ale jak udokumentujecie to, no to też jest inna kwestia. Dlatego temat podatków, no to u mnie jest tematem tabu. Nie ma tutaj żadnego doradztwa z tych dwóch kwestii. Pierwsza, nieaktualnie może być już za rok, bo zmieni się prawo. To jest pierwsze. A drugie, no to trzeba wszystko potwierdzić. 19% zapłacicie, ale jak to potwierdzicie z takiej giełdy, która na przykład już nie istnieje, gdzie macie wyciągi z takiej giełdy, no to to już jest dosyć ciężkie. No i kolejna rzecz, wcale nie trzeba wychodzić, jeśli robicie tylko transakcje krypto-krypto, także tu nie ma podatku. Czyli na przykład sprzedajecie Bitcoina short i trzymacie to w dolarotetherach, czy też w innym stablecoinie USDC. Także tutaj nie ma. Normalnie powinno być tak, że jeśli ktoś trzyma dłużej, no to w ogóle nie powinno być podatku, ale tutaj z podatkiem chodzi o to, żeby państwo miało kontrolę nad przepływami pieniężnymi. Bo nie ma co ukrywać, ale praca jest wysoko opodatkowana, ponad 30%. Jeśli ktoś miałby sposób na niższe opodatkowania, no to tutaj już by to wypływało. Natomiast w Polsce, jak wiadomo, spółki z o.o. i różne inne, można to robić na niższych kosztach. Ale to jest temat już zupełnie innej dziedziny. Także nie będziemy tego poruszać. Stablecoiny w miarę się trzymają. ETH do Bitcoina. Jeszcze tutaj poruszymy stosunek Bitcoina i Ethereum. Jacek napisał, czy będę robił filmik o brokerach. Nie będę robił, bo nie polecam. A po tym, jak było przy FTX, gdzie śledziłem te informacje, czyli te tweety CZ-a, że pomoże, później nie pomoże i tak dalej, no to wolałem się wycofać od razu z tej giełdy i tak jak mówię, 5 godzin na wycofanie. Najlepiej mieć znajomego tradera, który poinformuje nas o problemach na pewnej giełdzie, sprawdzimy, że mamy tam konto i jak najszybciej wycofujemy środki z takiej giełdy. Bo na giełdach trzymamy tylko te, które używamy do transakcji. Także żeby tutaj był pełny zakres informacji, to nie polecam żadnej giełdy. Każdy może napisać na każdą giełdę dowolną informację, a jeśli miałbym na przykład, naganiałbym na jakąś giełdę, miałbym jakieś linki, no to tutaj moglibyście się wzbraniać przed napisaniem do mnie, bo przecież ten, kto nagania na giełdę, no to nie będzie siał negatywnego PR-u, czy też tak zwanego fadu. Także nie będzie tutaj żadnego filmu o brokerach. Bardziej tutaj pod względem ryzyka trzeba uważać. Jeśli ktoś chce sobie wyszukać brokera, no to może wejść na CoinMarketCap, CoinGecko, posegregować giełdy, wziąć takiego stop 5, stop 10, albo te, o których informowałem. Ja mam konta na dwóch giełdach, na Gate.io i na Mexie. Na Mexie nie ma KYC, przynajmniej wtedy, kiedy zakładałem. Teraz nie wiem, bo nie robili mi problemów od tego czasu. Fiat napisał, jak się wypłaca do Fiatu, oficjalnie trzeba zapłacić 19 przez kantory. To jest ryzyko, za jakiś czas dojdą do adresu właściciela. No są różne te tak zwane mieszarki, tornei do cash, czy też inne. Także tutaj są różne sposoby przepuścić to przez Monero, ale tutaj nie będziemy się w to zagłębiać. Przejdźmy dalej do tematu. Ethereum do Bitcoina, tygodniowy wykres. Tutaj jeśli chodzi o ten przyspieszony wzrost Ethereum, który nadal się jeszcze nie ujawnia, bo mamy parę, gdzie Ethereum jest pierwsza, czyli jeśli kurs spada, no to Ethereum gorzej się zachowuje, Bitcoin lepiej. No ale w ostatnim czasie zauważcie, jakie mamy ruchy, mamy próby takich podbić w górę. Na razie wszystko jest tutaj jeszcze korekcone.
Natomiast długoterminowo sądzę, że tutaj nastąpi bardzo szybki wzrost. Podobny zresztą, jaki był tutaj. Czyli nagły, szybki wzrost właśnie na Ethereum. Może być to spowodowane tym, że wejdą ETF-y na Ethereum. Także tutaj ruch inicjujący, korekta. Drugi ruch nie zdołał wybić. To też jest znamienne na ten moment. Tutaj znowu korekta, znowu podbicie. Także na razie jeszcze nie widać znaczącej siły Ethereum, ale długoterminowo sądzę, że będzie mocniejsze. Wykres dominacji procentowej Bitcoina. Cały czas Bitcoin utrzymuje tutaj dosyć duży udział w rynku. 53,6, 54, ale już nie ma tendencji wzrostowej. To też jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj strzał podażowy. Zatrzymaliśmy się na tym poziomie. Skoro tak, no to strzał popytowy jest na 45%. Mniej więcej, czyli jest pewien potencjał do ruchu spadkowego teraz. A jeśli będzie taki spadek, no to będzie to znaczyło to, że alty będą znacznie lepiej zachowywać się od Bitcoina. Tokeny STOP 100 pod względem ostatnich 7 dni. Sprawdźmy tutaj, czyli ta tabela dokładnie 134% STOP 100, Floki, Shiba, czyli psiak coiny, Memecoin, Żaba, PP 133%, kolejny Dogecoin, Dog, VIF, HAT, VIF 113%, także roi się od takich Memecoinów tutaj. Mamy jeszcze Fantoma, czyli DeFi 2.0, mamy Agix, czyli przedstawiciel trendu sztucznej inteligencji, AI. To jest na razie na czasie. W ostatnich 7 dniach, ale zauważcie po wykresach, niekoniecznie już te tendencje są utrzymane, bo wzrosty były narzucone naprawdę zabójczym tempem. Tutaj wszystko jest teraz po korektach. Cena odniesienia niska, cena aktualna już od 3 dni. Wszystko mniej więcej stoi, oprócz kilku wyjątków. Na przykład ten Ribbon, to w ostatnich 2 dniach zaczął rosnąć. Fed również, bardzo szybko w ostatnich dniach. Phantom też teraz ruszył, po korekcie ruszył znowu dalej. No i sztuczna inteligencja też jeszcze dalej pokazuje pazur, bo kolejne ruchy wzrostowe. Natomiast to oczywiście już jest po czasie, trzeba to zauważyć w momencie, kiedy jest wybicie, porównać do szerokiego rynku, na przykład Bitcoina. Tutaj proces analizy jest trochę bardziej skomplikowany. Niekoniecznie wystarczy obkupić się we wszystkie te tokeny, bo można się nadziać od razu na korektę minus 20%. Szczególnie na tych memecoinach wystarczy, że właśnie Bitcoin spadnie 10%, memecoiny spadną 30%. Także na to trzeba szczególnie uważać. Fed również jest AI, no to kolejny token. Natomiast przejdźmy do tematu. No mamy już godzinę 20 spotkania. Tutaj postaram się dosyć szybko to zrobić. Styczeń, luty, 2 miesiące, zazwyczaj podsumowywałem 1 miesiąc co do rozegrań. Co do bieżących, no to nakreśliłem trochę. Nadal Ethereum w górę, dalej jeszcze pod wyrównanie potencjałów, czyli no te zawali drogi, XRP, Litecoin. Natomiast nie rozgrywam już tego na futuresach, tylko bardziej już pod tokeny lewarowane pięciokrotnie. Będziemy to sprawdzać. Co do wpisów moich na Crypto Trading przed halvingiem, czyli na kanale dyskusyjnym. Łatwo można posegregować te wpisy. Jeśli jesteście na tej grupie, jest 88 osób, to wystarczy tutaj użyć wyszukiwarki. Tutaj można wyszukać wpisy od danego uczestnika i posegregować je odpowiednio. Tak jak mówiłem, głównie tutaj rozgrywam to pod tym względem, że wyszukuję albo pozytywny sentyment, albo pewną kategorię, która powinna rosnąć według mnie. I tam różne sposoby są rozegrania, czyli albo wyjście pozycyjne, większe, albo też rozłożenie siatki piramidy pozycji. Kiedy coś już dynamicznie rośnie, no to według mnie lepiej częściowo wejść, bo jeśli weszlibyśmy na poziomie po wzrostach i okazałoby się, że jest to szczyt, to ciężko zarządzać ryzykiem. Trzeba byłoby tutaj już redukować pozycję,
Czyli na przykład wychodzić na 5% spadku, później 7%, 10% spadku. A jeśli mamy wejście częściowe, no to nawet jeśli okaże się, że jest to szczyt, no to nie tracimy zbyt dużo, bo mamy wywarowania wejściowe na przykład 1-3, a dopiero do 1-12 dojdziemy po 4 pozycjach i tak dalej, i tak dalej. Co do właśnie ryzyka, 1-5, no to jest takie maksymalne lewarowanie. Jeśli będzie wyższe, no to jest ogromne prawdopodobieństwo wyzerwania konta. Także zaznaczam, że ryzyko tutaj jest znaczne, jeśli ktoś przekracza 1,5. A 1,5 wystarczy 20% korekta, także przy meme coinach, przy wejściu, jeśli ktoś trafił szczyt i zaliczył tutaj 30% spadku, nawet jeśli nie trafił szczytu, szczyt był dalej, a tutaj od szczytu doszło do takich 30% spadków, no to mogło go sięgnąć, jeśli przekroczył to właśnie 1,3, nawet 1,5. Także nawet 1,5 było za dużo. Wyłączenie shortów z handlu. Tutaj też zaznaczam, żadnego shortowania. Jeśli shortowanie, no to musi być nadal pozycja long netto, czyli short zabezpieczony na przykład w większości pozycji na długi termin. W większości shorty to przyczyna strat. Na przykład jeśli mielibyśmy tutaj tego shorta dalej trzymanego, 45-300, to w pewnym momencie przecież nawet na lewarowaniu 1-1, kiedy cena przekroczy 90 tysięcy, będziemy musieli dołożyć do pozycji. Nawet bez lewarowania. Z takim podejściem, ze zdelewarowaniem można też się spotkać, czyli za połowę konta, otwarcie, też nas wyrzuci, jeśli jeszcze dalej pójdziemy w górę. Także tutaj podejście co do shortów, no to jest wręcz takie nagie shorty są idiotyczne. 33 tysiące short, no to teraz przy 69, nawet bez żadnego lewarowania trzeba dokładać do pozycji, żeby utrzymać takiego shorta. Rynek może spadać na Bitcoinie. Do tej pory nie było spadków większych jak 80%, a wzrosty były razy 100, tutaj było akurat razy 23. Tu według mnie będą razy 5, razy 8, także 500% na przykład kontra 80% spadku, no to jest duża różnica. Tutaj o tym mówiłem, Bitcoin spada 30%, altcoiny spadają dwukrotnie mocniej, czyli 50-60%. No i co około 2,5-3 miesiące dochodzi do tąpnięcia na rynku krypto, jeśli od dłuższego czasu były same wzrosty, no to rośnie po prostu już ryzyko takiego mocniejszego ruchu spadkowego. Kolejna rzecz jest taki schemat ogólnie okresowości tego, co dzieje się na rynku. Kiedy mamy okresy konsolidacyjne, no to bazowo stosuję lewar 1,3. Kiedy mamy okresy wzrostu, to przechodzę na 1,5, czyli spodziewam się wzrostów. Wtedy często też tworzę właśnie takie grupy, informuję też na samym początku, na jakim lewarze będę operował. Kiedy przychodzą okresy spadkowe, wracam szybko na lewar 1,3 i też z wolnym marginem, czyli nie zapełniam do samego końca rachunek, czyli rozgrywam na 1,3, ale nie całą wielkością dostępną. Kiedy już naprawdę jest short, no to brak pozycji, kiedy są spadki, są okresy bez żadnej pozycji, kiedy spodziewam się właśnie tych ruchów spadkowych. No i piąty poziom, kiedy ze spadków wychodzimy w górę, zrobimy taką korektę na 50%, wtedy tutaj zaczynamy rozgrywać to z lewarowaniem początkowym 1-2 i dalej możliwe, że dokładam więcej. Czyli to, o czym wspomniałem na pozytywnym sentymencie. Ruch wzrostowy, korekta do połowy tego ruchu, tutaj wejście, jeśli rośniemy dalej w górę, no to do targetu wyznaczonego, natomiast jeśli nie, dalej są spadki, no to trzeba redukować pozycję i tak dalej. I znowu bazowe 1,3 i tak dalej. Także przejdźmy właśnie do tego omówienia. Prześledźmy na samym początku, będziemy to robić w ten sposób, że weźmiemy od samego początku tego roku, od 1 stycznia do 15 stycznia i będziemy robić tak co mniej więcej pół miesiąca.
Zrobimy sobie takie cztery połówki. Przełączę teraz ekran na właśnie to okno z Telegramem. Tak, teraz powinno być widoczne. Wpis z 1 stycznia tutaj dotyczący One Inch. Tu akurat była pozycja otwarta po 37,5, aktualna cena 51. One Inch wybija dzisiaj, cytuję, wzrostowo również na Arbitrum, także wejście na krawędzi overbalansu, największe korekty było trafne. Także tutaj już było trwające rozegranie, widać lewar pięciokrotny. Tutaj kolejny wpis dotyczący pięciokrotnie lewarowanego tokenu BTC5 Long. Dokładnie tak wygląda wykres. Tutaj chodziło o to, że cytuję, mamy kolejne dojście do górnego ograniczenia, także wszedł take profit 0,4370 i znów ustawiam na dolnym ograniczeniu konsolidacji. Może zdążę jeszcze zrobić ruch przed 8-10 stycznia. No tutaj chodziło o to, że w tej konsolidacji dosyć szerokiej rozgrywałem rynek, czyli kupowałem na niższych poziomach w okolicach 0,36 i zauważyłem, że jest cały czas konsolidacja. 0,43,5. Tu już zamykałem pozycję. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy wpis dotyczący Bitcoina. Bitcoin wybija 44,500. Jeśli to utrzymają, to jest szansa na 50,5. Byliśmy wtedy w konsolidacji, jeszcze nie minęliśmy zaliczonego poziomu 49 i były to dni jeszcze przed zatwierdzeniem ETF-ów na rynek spot Bitcoina. Tutaj akurat było spotkanie dotyczące piramidowania pozycji. Akurat to spotkanie było podzielone na dwie części, także kolejny wpis dotyczący Arbitrum. Zauważcie, wejście w pozycję było poniżej 1,40, 1,38,5. Natomiast wyznaczyłem target na 2,20 chyba, jak pamiętam. Nie, nawet 2,5. 2,5 to był target, a wpis, cytuję, Arbitrum, czas zacząć zbierać zysk z pozycji. Zamykam 30% pozycji po 1,95. Docelowy target to ogólnie 2,5. Ale zbieram zyski z powodu redukcji rozegrań 4 stycznia przed 8-10 stycznia, czyli decyzją o ETF-ach. Tutaj zaczynałem zamykać pozycję przed właśnie tą wielką niewiadomą, jaką była decyzja, czy zatwierdzą, czy też odrzucą te ETF-y. Tu zauważcie, na Bitcoinie nastąpiły spadki, bardzo szybkie zejście z 45,900 na 40,300. Tu już miałem scenariusze spadkowe na minimum w pierwszym tygodniu lutego, ale to wszystko nadal jest z 3 stycznia, czyli sprzed jeszcze decyzji o ETF-ach. A zaznaczam, byłem bardzo negatywnie nastawiony co do zatwierdzenia tych ETF-ów. Też napisałem, że redukuję kolejną część pozycji na Arbitrum. Zauważcie, na Arbitrum, jaka była korekta z 2,01,5 na 1,43. Bardzo szybki zjazd w dół, także tutaj trzeba szczególnie uważać na takie zarządzanie pozycją, zabrać zysk w porę, zredukować przed takimi spadkami. Szybkie odbicie na 1,92 też wskazywało na siłę rynku. No tutaj był plan na rozegranie. Oczywiście wszystko przy scenariuszu, że ETF-y zostaną odrzucone, tu jest w tekście napisane. Dzisiaj wycinka, złamią poziom 41. Tu Arbitrum dalej idzie w górę, 2,09. Cytuję, trzymam pozostałą resztę 40% do targetu na 2,5 dara. Wycofuje się z rozegrań do czasu decyzji o ETF-ach spot Bitcoin, czyli 4 stycznia wpis, a decyzje tutaj wskazałem, że będą 8-10 stycznia.
Mam tylko arbitrum, pozostało część 40% do 2,5 jako target, ale cena utrzymania. Jeśli wskazuję cenę utrzymania, to kiedy zejdę na 1,8, wtedy wychodzę i będę redukował. Także tak mniej więcej to było. Kolejny komunikat risk-off, czyli od 4 stycznia do decyzji o ETF-ów. Żadnych kolejnych rozegrań poza rynkiem. Tutaj zauważcie ten wspomniany Bitcoin, pięciokrotnie leworowany, token leworowany. Wychodzę z longa branego średnio 0,31, zysk plus 20. Tutaj 0,31 otwierałem pozycję, 0,38 wziąłem zysk z tej pozycji. No, widać bardzo szeroką konsolidację, bo konsolidacja na 20%, a zakresy ruchów, to oczywiście nie da się tego instrumentu shortować, jest bez lewarowania żadnego, bo już ma wbudowane lewarowanie w sobie, ale zobaczcie, ile było tutaj ruchów między poziomami 0,36,5 a 0,43,80. To pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć ruchów, a siódmy w trakcie, także bardzo dużo. No i łatwo to rozgrywać, na każdym ruchu 20%. Tutaj wpis dotyczący top 10 krypto. Global ten kryptoindeks. No tutaj się ważyły losy właśnie, bo przekroczyli tą największą korektę do tej pory w ruchu od października do wpis z 8 stycznia. Tutaj dalej zauważcie, realizują kolejny ruch, siódmy. Tu napisałem informację o kawsach. W tym roku 5-6 kwietnia możliwe, że będzie organizowane spotkanie wieczorne. Natomiast na ten moment na 40% szansa na takie spotkanie jest. Tu Bitcoin odreagował w górę po tym spadku. Bitcoin wczoraj plus 7 i wybicie szczytów, także trzeba podnieść cenę utrzymania swingu wzrostowego na okolice 402 tysięcy. Wtedy podnosiłem właśnie cenę utrzymania pod pozycję długoterminową, hodlingową. No i na poziom 5500 wyznaczyłem redukcję pozycji. Tutaj osiągnęliśmy 48. Co do decyzji SEC w sprawie ETF-ów, to takie manipulacje medialne bardzo szkodzą rynkowi i prawdziwa reakcja może być odłożona w czasie, zamiast w momencie wpisów na X. Tutaj było to tak zrobione, że były wpisy, pojawiły się przecieki, natomiast nie było potwierdzenia ostatecznego, czy będą zatwierdzone, czy też nie. Tutaj jest porównanie Bitcoina i Ethereum. Ethereum zaczęło się lepiej zachowywać, co ciekawe. 10. Tutaj przejdźmy do samych czystych rozegrań. Ethereum dołożyło 10% wzrostu, także Ethereum zaczęło lepiej performować niż Bitcoin. Bitcoin nadal stoi, rynek obstawia teraz zatwierdzenie ETF-ów na Ethereum. Widać też, że ETC związane z Ethereum mocno ruszyło w górę. Tutaj jest głównie to, że na Bitcoinie zatwierdzone ETF-y już są, a na Ethereum mogą być w przyszłości. Dlatego rynek zaczął to już wyceniać, co skutkuje wzrostem. No tutaj były te tabele z 11, gdzie większość tokenów, jak widać, rosła. ETC, czyli Ethereum Classic, plus 36%. Token związany właśnie z Ethereum. No to była analiza krypto. Co do rozegrań, no to właśnie od zatwierdzenia od razu nie ruszyłem z rozegraniami kolejnymi, także tutaj przejdźmy trochę dalej. Przypomnę, że nadal miałem jeszcze scenariusz spadkowy i zeszliśmy w dół, bo zauważcie tutaj na Ethereum 2600 jeszcze były próby utrzymania tych swingów wzrostowych. Tu zauważcie, jak jest na tym pięciokrotnie lewarowanym BTC. Wzrosty do prawie 0,60, następnie znowu spadek poniżej tego poziomu 0,34. No tutaj zejście w dół 42,400. Informacja o tym, że zredukowałem 10% pozycji długoterminowej na Bitcoinie.
42-400. Poziom byliśmy wtedy. Nastąpiły spadki o 10%. Tutaj takim szybkim ruchem i korekty były też utrzymane w tym schemacie spadkowym. Dalej ruch spadkowy. Tutaj odbicie. Informacja, że nie shortuję rynku. Sprawdźmy co do rozegrań. Tutaj zeszliśmy na poziom podobny do wcześniejszej korekty 7500. Wtedy to było. Tutaj kolejne wpisy. Przejdźmy do samych rozegrań. Tu było, tu była informacja o spotkaniu. Tu jest o Bitcoinie do dolara. Dłuższy wpis. Ale przejdźmy do samych rozegrań. Tutaj YFI wskazane. Obserwuję pod możliwe gwałtowne spadki po wzrostach. Póki co jeszcze rośnie, ale nagle może być załamanie. I co do historii YFI, ono dalej jeszcze podążyło wzrostowo. Tylko do okolic 3300. Później spadło poniżej 1000, teraz jest chyba w okolicach 700. Także tutaj faktycznie nastąpiło to, co wcześniej, czyli z 2400 spadek na 800. Sytuacja powtórzyła się analogicznie. Tutaj mocno obstawiałem na gaz, na tym tokenie co do wzrostów, bo wcześniej już próbowałem go rozgrywać, ale co do tego tokenu, no to rozegranie było bardziej skomplikowane, jeszcze z niższych poziomów. Później rozgrywałem ten token. Tutaj przejdźmy do samych. Tu jest piramidowanie, część druga spotkania. Tutaj wyznaczałem nowe, niższe poziomy 4300. A zauważcie, zeszliśmy na 38600, także dalej jeszcze były ruchy spadkowe. Mimo tego, że zatwierdzono ETF-y. Tutaj porównanie, że Litecoin jest mocniejszy, bo zauważcie, tu jest dołek na Litecoinie, tutaj jest wyższy dołek, natomiast na Bitcoinie struktura jest taka, że jest niższy. Także Litecoin chwilowo był mocniejszy. Tutaj kapitulacja na tym gaz, czyli przełamanie, utrata pozytywnego sentymentu. Tutaj widać, że dalej następują spadki do 309 na Bitcoinie. Tutaj już wyznaczanie absurdalnie niskich poziomów z tego, co było wcześniej, czyli analogia do 2020 roku, gdzie było to wzmocnione takim katalizatorem, jakim był COVID, czyli wtedy szybki spadek, było to chyba z okolic 10 tysięcy na 3700, później nagłe odbicie. Natomiast było to wspomniane tylko pod względem analogii. Wspominałem też, że cena utrzymania do spadków to 4500, jeśli wybijemy tą strukturę, ten poziom, no to koniec ze spadkami, bo ta tendencja zostaje złamana. Wybiliśmy to później, także tutaj trzeba było już zrezygnować z tego właśnie spadkowego scenariusza. Tutaj na Tetherze wpis na ten temat. Tu stwierdzenie dokładnie 26 stycznia, Bitcoin jednak nie trzyma swingu spadkowego, wybija górą, odreagowanie dość umiarkowane na altcoinach. Także trzeba zrezygnować z tych ruchów spadkowych. Zauważenie, że TRB odbił mocniej. Natomiast tu nadal nie ma jeszcze żadnych rozegrań. To też zaznaczam, USDC nadal rośnie. Tu jest pierwsze rozegranie, storage wchodzę w long, zasięg okolicy 90. Także możecie sobie sprawdzić, co było dalej. Sprawdźmy tutaj kolejne wpisy. YFI powtarza schemat mocnych euforycznych wzrostów. Zauważcie, 3300 zaliczone i zaczynają być podobne ruchy jak wcześniej. Szybki, momentalny spadek o 34%. No i teraz mamy to ten token poniżej 1000. Także tutaj sytuacja się powtórzyła. A informowałem wcześniej o tym. Zauważcie, tutaj nastąpił szybki spadek 1150. 1 lutego był to. 712, także bardzo szybko się to potoczyło. Tutaj co do spadków. Tutaj kolejne spotkanie było. Link dalej próbuję przy tym ostatnim marazmie. Na krypto widać na linku obecność pozytywnego sentymentu. Link wybija z tej konsolidacji. BTC zapanowała niska zmienność.
Tutaj Bitcoin złamał ten ruch spadkowy. Jest w konsolidacji 43,200. Rynek czeka na trigger do kolejnego ruchu. Póki nie ma, to będzie błądzenie losowe na niskiej zmienności. Tu możecie prześledzić te wszystkie wpisy. Tu nawet zacząłem longować Bitcoina z tych poziomów 42,500. Była taka struktura, gdzie można było to zrobić po największej korekcie, dlatego też na poziomie krawędzi overbalansu brałem pozycję long. Nie zamykałem pozycji, miałem tu stop loss czasowy, czyli jeśli mamy zejście w dół i rynek wraca w górę, no to utrzymuję pozycję. Tutaj sprawdźmy dalej. Tutaj był plan na strzał podażowy 45,300. Ustawiam kontrę z okolic tych poziomów. Czyli tutaj wskazywałem to, że dojdziemy i skonturujemy to w dół, bo tutaj rozpoczęły się mocniejsze spadki. Jak wiadomo, później rynek w ogóle na to nie zareagował. No i co ciekawe, tutaj ten pięciokrotnie lewarowany token spadł na niskie wartości, poniżej 20 centów, ale nadal tutaj zaczął odbijać. I przez te wzrosty na Bitcoinie mieliśmy powyżej 1,5 dolara nawet na tym tokenie. Granica utrzymania wzrostu na ten moment 45,800. Także już tutaj po wybiciu 45,300 zobaczcie, że nie było sytuacji nawet żadnej o otwarciu pozycji short, tylko wręcz utrzymanie pozycji na 45,800, czyli już w tym ruchu wzrostowym wskazywałem raczej utrzymanie pozycji dla wzrostów na 45,800 na największej korekcie. Także od razu się przestawiłem tutaj z tym właśnie, co działo się na rynku. 47,100, także cały czas następowały dalsze wybicia. Tu informuję, że na 5500 wycofuje się z kolejnej części hodlingowej. Bitcoin rośnie 6%. Jutro mogą zacząć inne tokeny, bo jeszcze nie było widać aż takich wzrostów na tych innych tokenach. Dopiero one zaczynały, rynek się rozkręcał. Na 5500 redukuje pozycję. Link podbił do 20,58. Także zauważcie, wcześniej był wpis na temat tego wybicia powyżej 15 z kawałkiem, teraz już 20,60. Na gaz trzymam long od 5,75. Także tutaj wcześniej zrezygnowałem po utracie pozytywnego sentymentu, mniej więcej 7,20 chyba była rezygnacja. Tutaj znowu wchodziłem 5,75. Wtedy mieliśmy cenę 6,09. Tu niektórzy zauważyli schemat dystrybucji Wyckoffa. Ja wcale nie pisałem, że sam to widzę, tylko że niektórzy już widzą schemat dystrybucji. Ktoś mi po prostu podsyłał to. Natomiast jak się okazało, w ogóle to nie zadziałało, bo rynek wybił znacznie. Bitcoin Cash, tutaj stwierdzenie, opiera się spadkom na Bitcoinie. Mocny token w ostatnim czasie. Tutaj zauważyłem to, że podbił z 245 na 280. Podnosimy poziom trzymania do 48,900. Także nadal tutaj wzrostowo. BTC2 dostępny na MEX. Ostatnio ma sporo zmian. Próbuję od rana rozgrywać longa do 0,17. Zauważcie, kiedy był ten wpis. 10.26, 13 lutego. Kiedy byliśmy wtedy 0,14,24 otwarcie pozycji. Rozgrywam do 0,17, przypomnę. No i tutaj już zaliczyliśmy 0,17 dosyć szybko, bo otwarcie pozycji 10.26, a zamknięcie 15. Także bardzo szybko doszło do wzrostu. Tutaj BTC USDT, interwał dwugodzinowy. Wskazanie poziomu utrzymania 48,900, natomiast oni nadal to utrzymali wszystko. Także nawet nie ma tutaj możliwości rozegrania shortu, bo cały czas utrzymali te poziomy, nie zeszli niżej. Na USDC wskazałem, że nie dadzą rady utrzymać tej tendencji wzrostowej. Także już były pierwsze czynniki zagrażające
dalszym wzrostom, skoro jeden ze stablecoinów nie rośnie na nim kapitalizacja. BTC mocno wybija 50 tysięcy, 51,600. Tu wspominam, że zredukowałem 20% pozycji długoterminowej. Zostawiłem 30% wyjściowej pozycji i nie będę już tego redukował. Gaz zrobił poprzedniego wpisu ponad 20%. Także zauważcie, 5,75 wejście, 7, że tutaj nastąpił wzrost. Tutaj jest wpisy dotyczące NVIDII. Mieliśmy wyniki za czwarty kwartał zeszłego roku co do spółek amerykańskich i szczególnie tutaj czekałem na NVIDII. Tutaj możecie sobie poczytać. Tu był wpis na temat brokerów opcyjnych, bo często rozgrywam opcjami te wyniki. Szczególnie tutaj chodzi o luki podczas tych wyników. BTC2 faktycznie było dla spóźnialskich. Tu zauważcie, mamy kolejny szybki ruch wzrostowy na tym BTC2. Ten BTC2 to jest taki specyficzny token. Tu jest początek obstawiania takiego wyrównania potencjałów na tokenach, altcoinach z top 30, czyli otwieram na Litecoinie plan na spiramidowanie tego ruchu co 2 dolary mniej więcej. Tutaj mamy takiego shitcoina, który często robił ciekawe ruchy. Tutaj wspomnienie o tokenie AGX należącym do trendu AI. Tutaj jeden z uczestników napisał, że nie skorzystałem z tego okresu wzrostów, natomiast przecież skorzystałem, bo miałem w rozegraniu ten token gaz z 5,75 na 7. Ile jest wzrostu? Plus 20% razy lewar razy 5, no to mamy plus 100%. Natomiast tutaj były zarzuty do mnie, że nic się nie dzieje na kanale dyskusyjnym. Natomiast trzymałem po prostu ten token gaz i nie widziałem tutaj większych potencjalnych zasięgowych ruchów, a takich tokenów jak Zeta, który to token miał listing na początku lutego, nie rozgrywam z tego względu, że często na takich tokenach jest zmienność w pierwszych dwóch, czterech, pięciu dniach, później ta zmienność spada. Tutaj też zresztą spadła, po dwóch, trzech dniach zmienność spadła, natomiast trzeba przyznać, że tutaj nastąpił wzrost 1,20, tylko że jeden z uczestników rynku wspomniał o tym tokenie na samym szczycie praktycznie, 2,80. Od tego momentu ten token zaliczył korektę niezbyt dużą, bo 20%, ale jednak nie były dalej kontynuowane te tendencje wzrostowe. Tutaj mamy wpis dotyczący Bitcoina, dolara i NVIDII. Sprawdźmy dalej. Na Litecoinie wychodzą od lewarowania 1 do 3, także dosyć niskie lewarowanie, natomiast wspominałem tutaj, że wolę większą pozycję wziąć. No i to jest dopiero początek tego rozegrania. Tutaj jest wspomniane, że na Litecoinie do 82 będę cały czas piramidował. Tutaj wspomniany token Zeta, zauważcie 2,87 szczyt, później już zaczął korektę, także nie tylko to, co rośnie, będzie dalej rosło, bo trzeba mieć z tyłu głowy, że zawsze jest ryzyko na rynku i lepiej część zysku wziąć. Tutaj dotyczący NVIDII i opcji wpis. Tu jest zauważenie, że Bitcoin wypada z tendencji wzrostowej, którą miał od 43 do 52,5. Tu jest wpis dotyczący opcji, bo były plany, to znaczy były prośby o wspomnienie o opcjach, natomiast opcje są o wiele bardziej skomplikowane w porównaniu do handlu nawet lewarowanymi futuresami na krypto. Tutaj kolejny wpis dotyczący NVIDII. Na nagraniu później będziecie mogli sobie wrócić do tego i poczytać. Tutaj przejdźmy do szczególnie tego, co było rozgrywane. Pogaj aktualnie plus 9 od wejścia, trzymam jednak
dalej po trochę wyższe poziomy. Tutaj zauważcie, trzeba było czekać 5 dni od wejścia, żeby to w ogóle zareagowało wzrostowo. Aha, tutaj jest godzinowy akurat wykres. Także o wejściu to informowałem tutaj w poprzednich wpisach, dokładnie tu. Następnie mieliśmy ruch. BTC 2, tutaj też polowanie 00950. Polowanie na tym właśnie BTC 2. Tutaj wpis dotyczący YFI podwójny i po spadku zaczyna prowadzić odbicia, biorę longa z targetem w okolicy 1800. Ale tutaj musiałem z tego zrezygnować szybko, bo jednak ten token zaczął dalej spadać. No i komentarz dotyczący takich tokenów. Takie tokeny po spadkach na rynku krypto nie są żadną okazją. Raczej ten spadek ma jakąś przyczynę. Tam jest fundamentalny problem przy takich spadkach, że nikt tego tokenu później nie chce. Albo są delistingi, albo inne rzeczy się dzieją. A tam właśnie był problem z tym, że ten token był delistowany, czyli był zaplanowany koniec handlu na pewnej giełdzie. No i kolejny problem, nie da się tego utrzymywać. Tutaj ktoś mi wspomniał, że i sam zauważyłem, że jest bardzo duży koszt utrzymywania pozycji long. Tutaj zauważycie, fundingi tak rosną, że dzienny koszt utrzymania nawet przekracza 0,15%, co przy kilku dniach, no to już powyżej 1%, a przy lewarowaniu jest to znacząca kwota, bo wystarczy, że lewarujecie 1 do 10, macie po 10 dniach mniej więcej 1,5%, także 15% rachunku wam może zniknąć nawet przez to działanie tego mechanizmu utrzymania pozycji tego fundingu, a on jest naliczany co 8 godzin często według zasad brokerów czy też giełd krypto. Tu jest wspomniane, że Ethereum gdzieś silniejsze od Bitcoina z tego względu, że jest wybicie na Ethereum na górnym wykresie, na Bitcoinie nadal nie ma wybicia. Tu jest wspomniane o tokenach AI, cała lista tokenów, które najmocniej rosną. Cała wręcz kategoria tych tokenów dotyczących AI. No i tutaj zauważcie, jakie były ceny. Jeszcze AGI Delizium było po 0,14. Teraz jest w okolicach 30. Także 0,14 tutaj brałem ten token AGI. Też informowałem we wpisach. AGIX był po 0,53. Teraz jest po 1, nie wiem, 10, 1, 20. W tych okolicach już są te tokeny. Tu jest kolejne spotkanie zapowiedziane. Mocne wzrosty w ostatnich 24 godzinach. Rozgrzane tokeny związane z AI. Litecoin trzymam zgodnie z tym, co pisałem, czyli co 2 dolary dokupuję, aktualnie jeszcze w rozegraniu. Tu wspomniałem token AGI, CHZ i HOOK. Czy też HOOK. No i mamy te tokeny, czyli Litecoin, AGI, ceny wejścia tutaj, ten token i CHZ. Te tokeny rozgrywałem. Tutaj ten token Storch dopiero teraz w końcu trochę ruszył się w górę. Sprawdźmy dalej. Tu aktualne trendy, spotkanie. Token Jasmine pod rozegranie z pozytywnego sentymentu. Brałem ten token. Zapamiętajcie 0,01, czyli 1 cent mniej więcej. No i Jasmine od razu poszło w górę na 0,0116, czyli o 15-17% w górę. TRX, tutaj zauważenie, że cały czas jest tendencja wzrostowa, powolna, ale wzrostowa, stabilna. Ethereum do krawędzi zbliżało się. Tutaj wpis dotyczący BTC 2. Tutaj przewidywania co do możliwych szczytów po halvingu. Tutaj macie ten wpis. Przejdźmy dalej. Tutaj dalsze wzrosty na AGI, 0,18 wtedy.
Na CHZ też wyższy poziom, 0,13. Tu wyniki NVD, luka na 11,5%. AGI wybija szczyty, także już AGI jest w pobliżu 20 centów. Sushi obserwuje, to znaczy sushi ruszyło i obserwuje z możliwym rozegraniem. Potencjału nie szacuje. Tutaj było to ciekawe, bo pierwsze wybicie, jak się okazało, było skontrowane. Sushi odrzuciło to wybicie, także tutaj trzeba było skontrować, ale zauważcie, jaki dałem warunek. Jeśli utrzymają wybicie, to będzie można celować wysoko. Z utrzymaniem chodziło o to, że muszą utrzymać ten poziom, natomiast oni nie utrzymali, skontrowali to do poniżej 1,30. To było za pierwszym razem. Tutaj YFI z powodu delistingu, zauważcie, spada z 1000 znowu na poziomy 700. BTC2 przestało spadać, ale na większe podbicie czekam, kiedy Bitcoin powyżej 53 tysiące będzie. Tutaj BTC2 pokazuje, że zakupiłem i zauważcie, jest w pobliżu właśnie zakupu. BTC2 idzie lekko w górę, Bitcoin znowu na krawędzi utrzymania swingu. Jeśli podbiją do 0,12, to zamykam. Na juni wybicie 60%. Natomiast tego już nie rozgrywałem, ale tutaj zauważcie, wziąłem sushi po 1,45 i zobaczymy, czy ruszą mocniej. Także często jest tak, że jeśli nie zdążę wziąć na przykład Uni, nie będzie mnie w tym ruchu, to biorę inne tokeny z tej kategorii. Czyli tutaj z DEX-ów, z tych giełd zdecentralizowanych. Sushi rozkładam piramidę long, co 0,05, 1,46. No i możecie sobie sprawdzić, co było później na sushi. Na sushi mamy wzrost 1,81. Poziom docelowy 2,60. Średnia cena 1,58. Także już lewarowanie doszło do 1, to znaczy do 25x, 1,25. Także takie zaawansowane rozegrania tutaj są. Na juni dalsze ruchy wzrostowe, ale obserwuję juni jako wiodący token z tego względu, że tutaj musi utrzymać te poziomy. Jeśli będzie korekcją, no to trzeba szybko uciekać z innych, bo rynek na innych też będzie tutaj od razu reagował. Tutaj przejdźmy już. Mamy 2 godziny spotkania, tylko przejdę szybko do kolejnych wpisów. Tutaj AGI zauważcie już 28, a wejście miałem po 14,5. Także zaznaczam. Oczywiście po drodze redukowałem pozycję, ale tutaj widać mocny wzrost nastąpił. Na sushi musiałem zredukować. Zmniejszyłem lewarowanie do 1,5, ale ceny utrzymania już wtedy dawałem na 1,8, gdzie redukowałem część pozycji. Tutaj Bitcoin pozostaje słabszy niż Ethereum. Też tutaj wskazuje, że Ethereum bardziej tutaj próbuje wybijać niż Bitcoin. Na BTC2 zauważcie, idzie to w górę 0,1135. No i BTC2 zalicza 0,1135. Wskazuje, że na 0,12 biorę zysk. SC, przyglądam się temu. To było pod obserwację, nie pod rozegranie koniecznie. Tutaj też USDC. Jeśli utrzyma te poziomy, to możliwe rozegranie. BTC2 zauważcie, wybija 0,12, także tutaj zyskowne to jest na 22% mniej więcej, razy lewar. AGI wskazuje cenę utrzymania 0,26. Poniżej już będę redukował, także zauważcie, 14,5 centa wejście, 26 centów cena utrzymania, a doszli prawie do 30 centów. Tu na BTC2 obserwacja pod ponowne wejście, znowu na podobnym poziomie, a już zredukowali od tego 0,12. Tu jest wybicie na Bitcoinie, ale dynamiczne, bez żadnego cofnięcia. No i takie często prowadzą do dalszych ruchów wzrostowych, jeśli nie ma żadnego testu. Tu znowu podnoszę ceny utrzymania. Litecoina dokładam, bo następują wzrosty na Litecoinie. 72, wtedy cena 75. I zobaczcie, już 3 dokładki były, bo lewar 1 do 9, a wychodziłem od lewarowania 1 do 3.
Tutaj zauważyłem, że meme coiny zaczynają rosnąć. Zauważcie, jakie tu były ceny, kiedy to zauważyłem, a jakie były ceny w szczytach. O wiele wyższe. Także kluczowym jest to, żeby odpowiednio szybko zauważyć te wzrosty. Na AGI już poredukowałem. Tutaj wpis dotyczący tego, bo AGI spadło do 0,27. Żaba PP 311% wzrosła. Tutaj wziąłem Dogecoina na long. Dogecoin był wtedy w okolicach prawie 10 centów. A Dogecoin, jak można sobie sprawdzić, poszedł później mocno. No i pisałem wcześniej o Bąki, też tutaj doszło do wzrostu, ale Bąk później poszedł z poziomu właśnie tego wtedy 1740 na 3400, że bardzo mocno. Wszystkie meme coiny w ogóle widać było, że rynek tam rośnie, kapitał się pakuje. Tutaj nadal Litecoina. Tutaj wspomnienie, że Bitcoin Cash bardzo mało urosło. I zauważcie, kiedy to było 28 lutego, a o 12:39 powinni zrobić plus 30%. To byłoby jakieś wyrównanie. Wtedy byliśmy na poziomie 315. Możliwe, że lepiej rozłożyć to na BCH, Litecoin, XRP. Także zauważcie, to jest wpis, to znaczy nagranie dotyczące Nasdaqa, obligacji Bitcoina. Tutaj na Bitcoinie zauważenie, że jest bardzo trendowo. Niskie korekty pozwalają na spiramidowanie tego rynku. Tutaj na Sushi 1.40 wskazałem, że na granicy utrzymania pozytywnego względu biorę longa z aktualnych wycen. No i później Sushi poszło na wyższe poziomy. Już nie wróciło w dół. Tutaj Bitcoin. Przejdźmy dalej. Na Doge'u dzisiaj wzrost. Wychodziłem na plus 15 z większości pozycji po aktualnym kursie. Głównie decyzja o wyjściu z tego względu, że poszli na 23% w górę, później zeszli na moje poziomy wejścia, także wolałem wyjść, ale Doge później poszedł jednak na 18. Także to też trzeba przyznać, że jeszcze dalej trwały wzrosty i warto sobie zawsze 20% pozycji zatrzymać, żeby uczestniczyć dalej w takich wzrostach. Tutaj wpisy dotyczące giełd. Na Sushi odbicie do 1,56 i część pozycji redukuje. Pojawiają się trudności, realizuje 60% pozycji, pozostała część warunkuje trzymanie na 1,55. Tutaj pod Jasmine, pod rozegranie, kolejny token. Na Litecoinie zaczyna być mocniejszy Litecoin niż Bitcoin. Tutaj biorę jakiegoś meme coina, ladies. No i Bitcoin Cash, zauważcie, który to był dzień, dokładnie to był sobota. Doszło do wzrostu 8,42. A 28 lutego pisałem wcześniej o tych właśnie możliwych ruchach. Oni poszli na 400, czyli na tych poziomach plus 30% od tamtego wpisu, ale później jeszcze było 500, także jeszcze bardziej mocniej wyciągnął się wzrostowo ten token. Tu zauważenie, że meme coiny są dalej pompowane. Prześledźmy. Tutaj też shitcoiny jeszcze są rozgrywane. Na Litecoinie 89 poziom. Natomiast w kolejnych pisach jest, że z Litecoina się wycofuję i wolę przejść już na lewarowane pięciokrotnie tokeny dotyczące Litecoina. Tutaj już te zjazdy się zaczynają. Ale to jeszcze było przed tym głównym zjazdem. Tu zauważenie, że na Dogecoinie jest pięciokrotnie mocniejszy ruch wzrostowy. A to sygnalizuje, że jest pełnia takiego okresu wzrostu na tych shitcoinach, bo jest pięciokrotnie bardziej wrażliwy na wzrost, a na spadek nie da się być pięciokrotnie bardziej wrażliwym. Mniej więcej 2,5-3 razy to jest maks. Dlatego też tutaj występuje okres hossy teraz.
Bo wcześniej było tak, że kiedy Bitcoin rósł, no to inne tokeny, altcoiny, shitcoiny rosły podobnie. Bitcoin robił 5%, a te inne tokeny też robiły 5%. Przy spadkach Bitcoina minus 5 one robiły razy 2, czyli minus 10%. I dlatego Bitcoin zyskał tak mocno na dominacji procentowej. Tu jest AXS, mocniejszy ruch wzrostowy, ale zauważycie teraz dalej, że tutaj Jasmine poszło w górę 20%, 15% mniej więcej. AXS lekko ruszyło, ten shitcoin. Tutaj zauważcie, najciekawsze będzie, kiedy dojdziemy już do tych szczytów. Zauważcie wpis wtorek 19:43. Poredukowałem pozycję. Teraz widzę, że jest możliwość mocnego spadku na Bitcoinie, ale poziom 65500 jest kluczowy. Handel poniżej tego poziomu otworzy drogę do sporej korekty z samego momentu podwyższonej zmienności. Na panice będzie można odkupić się podobnie jak wskazywałem sushi w okolicach 1,47. I zauważcie, co było później. Sushi właśnie spadło w te poziomy i na wielu tokenach były paniki po 30% od szczytów. Także tutaj doszło do tego spadku, a wtedy w momencie tego wpisu byliśmy mniej więcej na poziomach, godzina przesunięta, także tutaj 18, byliśmy właśnie na poziomach 65 500. W połowie mniej więcej tutaj jest czas przesunięty, czas polski jest godzinę później, dlatego też tutaj było to właśnie w tych poziomach. Także była informacja, że poredukowałem. Tutaj zrobiłem ankietę nawet, czy ktoś też poredukował, czy wykorzystał jakiekolwiek spadki, czyli albo short, albo zredukowałem przed. No i można porównać te ankiety na Twitterze i na szerokiej grupie Crypto Trading, że wyniki są trochę inne, bardziej równe co do wykorzystania i przelewerowałem. Nic nie robiłem, no to oczywiście ci, którzy tutaj nie wykonywali żadnych transakcji. A paniczny spadek zlikwidował pozycję. Jeśli ktoś był przelewarowany, czyli powyżej 1,5 miał lewar średni na rachunku, no to wyrzuciło go ze wszystkich pozycji, jeśli nie zrobił żadnej redukcji. Tutaj znowu zauważenie, że Dogecoin mocniej się rusza, ale przy spadkach jest to razy 2,5 mniej więcej. Tutaj kolejne wpisy i tak to mniej więcej wygląda co do właśnie tych rozegrań z ostatnich 2 miesięcy. Także wróćmy. Tutaj mamy 2 godziny 12. Mniej więcej tak to wyglądało. W kolejnych tygodniach planuję reaktywację, czy też nawet nie reaktywację, ale wznowienie aktywności na tej grupie dotyczącej piramidowania zyskownej pozycji. Jest to grupa na Facebooku. Natomiast ona początkowo dotyczyła rozegrań głównie na DAX-ie i na Nasdaqu, ale tutaj nie ma spadków, a planuję tylko i wyłącznie rozegrać ruch spadkowy na tych indeksach, bo spadki charakteryzują się bardzo trwałym ruchem. Jeśli nie ma spadków, no to bardzo trwałym i szybkim w czasie ruchem, a wzrosty powolnym, wzrostowym, który to ruch niekoniecznie da się tak łatwo spiramidować. Póki nie ma tych ruchów, no to ciężko to zrobić, ale zaczyna być bardzo trendowo znowu na dolarze do japońskiego jena. Jeśli będzie spadek trwały poniżej 147,00, no to na dalsze ruchy spadkowe tutaj będę już aktywnie to rozgrywał. I teraz bardziej się skupię na tej grupie, tak planuję, niż na rynku krypto, ale na rynku krypto ze względu na to, że nadal tutaj są ETF-y i każdy śledzi te zakupy właśnie wystawców ETF-ów na rynku. Cały czas to powoduje dużą zmienność, także teraz nie wiem, czy skupić się bardziej tutaj na tym, czy też dalej na rynku krypto, bo planuję zrobić to w ten sposób, że na tej grupie będzie udostępniony podgląd na konto na Forex Factory, żeby każdy mógł to śledzić. Także w ten sposób tutaj planuję teraz skupić aktywność, ale to zależy wszystko od tego, czy
będzie ten spadek na dolarze do japońskiego jena i później na DAX-ie i Nasdaqu. Tutaj już przestałem liczyć na cokolwiek przy tych indeksach. Bardziej tutaj już liczę na tego dolara do jena, bo tutaj są często ruchy dosyć mocno trendowe, które można nawet co 20 pipsów przy ruchach po 250-300 pipsów spiramidować, czyli mieć już 10-15 pozycji short. To już daje taki efekt geometryczny wzrostu. Można po prostu na wzrostach mieć taki mniej więcej wynik. Nie taki liniowy, tylko wręcz mocno wzrostowy, geometryczny. Albo dalej na rynku kryptu, jeśli to się nie wydarzy. Także w ten sposób teraz widzę to, co tutaj można wykonać. Dzisiaj wszystkim dziękuję już za spotkanie. Życzę każdemu miłego wieczoru. Pozdrawiam wszystkich. Jak zawsze pamiętajcie o tym, żeby nie gridować, nie uśredniać strat, bo to kończy się zazwyczaj szybkim wyzerowaniem konta. Także pozdrawiam wszystkich, życzę miłego wieczoru.